Ja nazywam się Michał Woźniak, aczkolwiek z różnych względów związanych z kolorem moich włosów przylgnęło do mnie przezwisko Rysiek, a ponieważ w tym obszarze, w którym działam, zwykło się zwracać do siebie pseudonimami i właśnie takimi skrótowcami, w związku z czym najłatwiej będzie, jeżeli umówimy się, że jestem Rysiek. Czy możemy na początek zrobić tak, że ja bym do Państwa też zaczął mówić per wy albo ty? Możemy? To ułatwi nam taką komunikację. Dobrze, druga rzecz. Dostałem następujące wyposażenie. Nie wiem po co to, więc to odłożę, ale bardzo bym nie chciał tego używać. Bo to jest problem. Bo czy mogę? To proszę. Dobrze. Jak zapytała kiedyś moja polonistka, czy z tyłu mnie słychać? Tak. Klasa odpowiedziała, nie, pani profesor, z tyłu słychać nie ma. Dobrze, więc ja to odkładam i nie będę tego używał i bardzo dobrze. Postaram się za to mówić głośno. Dobrze, kim jestem i czym się zajmuję? W najkrótszym możliwym ujęciu można powiedzieć, że jestem hakerem. I zaraz sobie wyjaśnimy, kim jest haker. Ale jestem też osobą, która współpracuje z organizacjami pozarządowymi. I jestem osobą, która studiowała filozofię, więc mam też taki background, nazwijmy to, nietechniczny. I staram się łączyć tą wiedzę techniczną z tym backgroundem nietechnicznym, żeby wychodziły różne ciekawe rzeczy. A różne ciekawe rzeczy wychodzą w ten sposób, że na przykład chodzę na konsultacje społeczne i tłumaczę politykom, dlaczego niektóre ich pomysły związane z internetem nie są może najwyższej klasy. No dobrze, to teraz powiemy sobie dwa słowa dosłownie o hakera. To jest taka prezentacja, którą bardzo dawno temu zrobiłem, żeby wyjaśnić ten temat. Parę razy tę prezentację prezentowałem, mając na głowie kominiarkę. No bo jeżeli jest się hakerem, no to jakby wymagany jest pewien mundur. Tak, jak wiadomo, haker, siedząc przed swoim komputerem, musi mieć na rękach rękawiczki, musi mieć kominiarkę, tak? Ponieważ nie wiem, nie rozumiem. Kto z Was nigdy nie widział tego typu przedstawienia hakera? Kominiarka, klawiatura, być może rękawiczki. Wszyscy widzieli, wszyscy się spotkali. Pozdrawiam mail. Czy ktoś z Was ma pomysł, po co jest ta kominiarka? Przecież to jest desktop, tu nie ma kamerki internetowej nawet. To jest zwykła klawiatura. No co chodzi? Lubię to pokazywać, bo dla mnie to się doskonale prezentuje absurd ujęcia tematu hakera. Mówić o hakerach, że hakerzy to są włamywacze i złodzieje, to tak jak mówić, że ta osoba to jest ślusarz. Ślusarz potrafi włamać się, potrafi otworzyć zamek, tak, do którego nie ma kluczy. Ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś włamie się do banku, to natychmiast widzimy w mediach wielką czcionką atak ślusarzy. No nie, zwykle jest to po prostu ktoś się włamał do banku, jakiś złodziej, tak? A jeżeli jest takie samo włamanie do banku zrobione za pomocą komputera, natychmiast nie jest to złodziej, tylko jest to haker. Nie rozumiem. Haker to jest pomysł w dobrobyt. Tak? Jeżeli chcemy mieć taki roboczy model, kim jest haker, to jest doskonały roboczy model tego, kim jest haker. Pomysłowy Dobromir ma trochę takiej praktycznej wiedzy, ma jakąś potrzebę, ma jakiś pomysł, a potem przekuwa to na coś bardzo ciekawego. Tak? Na przykład z drewna robi wyciskarkę do wina, taki jeden odcinek pamiętam, a potem kombinuje, jak ją jeszcze ulepszyć i spowodować, żeby ona jeszcze lepiej, żeby jeszcze lepiej działała. Dobrze. Tyle może, jeżeli chodzi... Aha, jeszcze jedna rzecz. Co napędza hakerów? Przepraszam za te kolory. Te kolory były dobrane do innego, że tak powiem, środowiska. Hakerów napędza coś, co się bawi, jest to nazywa fun factor, co ktoś w jakiejś bardzo mądrej pracy naukowej przetłumaczył w sposób następujący. Niekwantyfikowalny pozytywny współczynnik emocjonalny. Pozostawię to bez komentarza. Dobrze, to już wiemy, kim jestem i czym się zajmuję. Wiemy, kim jestem i czym się zajmuję. Dobrze. Teraz proszę. Będę mówił dużo i prawdopodobnie będę mówił szybko. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, proszę pytać od razu. Nie zostawiamy niczego na później, bo później albo nie będzie czasu, albo już zapomnimy. Tak? Ja tu jestem dla Was i celem naszego spotkania jest to, żebym jak najwięcej tej wiedzy przekazał, żebyśmy sobie wykształcili takie
jakąś grupę pewnych kompetencji, tak? Ja bym chciał, żebyśmy w pewien sposób nauczyli się patrzeć na technologię i na to, jak zarządzamy swoją informacją i co z tą informacją robimy. I tego się nie da zrobić bez zrozumienia, a to zrozumienie nie będzie, jeżeli nie będzie pytań. Więc jeżeli nie ma pytań, to znaczy dla mnie jest to sygnał, że coś mówię w zbyt skomplikowany, zbyt niejasny sposób i będę starał się wtedy to zmienić. Natomiast jeżeli będą pytania, to bardzo proszę, zadawajcie. Dobrze? Będzie nam wszystkim dużo łatwiej. I drugie zastrzeżenie jest takie, że wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem, z prywatnością, z tego typu tematami, z tak zwanym cyberbezpieczeństwem, ja nienawidzę tego słowa, to jest po prostu bezpieczeństwo. No nie wiem, nie mamy bezpieczeństwa telefonicznego, mamy po prostu bezpieczeństwo, tak? Ale wszelkie kwestie związane z tą tematyką, to jest taka królicza nora, w którą można wpaść i jakby nie widać dna. I wpadniemy sobie na jakiś poziom, dalej może nie będziemy skakać. Ja postaram się też pokazać, że czasem nie ma co wpadać zbyt głęboko do tej króliczej nory. No dobrze, tyle na początek. Będziemy sobie mówić o bezpieczeństwie, będziemy sobie mówić o prywatności, będziemy sobie mówić o pewnych praktycznych rzeczach, które możemy tak na co dzień wprowadzić do tego, jak obcujemy z technologią, z informatyką i z internetem, ale też będziemy sobie mówić, jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi nie najprzyjemniejszymi rzeczami, które mogą nam chcieć zrobić albo korporacje, albo nasz pracodawca na przykład, jeżeli pracodawcy się coś nie spodoba z tego, co robimy, albo ktokolwiek inny. I zaczniemy od bezpieczeństwa. I jeszcze jedna rzecz. Będę dużo częściej używał tego niż tego. Tak? Wolę używać to, bo to mi pozwala dostosowywać jakby przekaz do potrzeb grupy w danej chwili, a nie bazować na slajdach, które czasem rozjeżdżają się kompletnie z potrzebami. Dobrze. Mamy bezpieczeństwo. Jeżeli myślimy sobie o bezpieczeństwie, czy to informatycznym, czy jakimkolwiek innym, bardzo często mamy taki model, że to jest pewien stan, że jesteśmy bezpieczni. Tak? Jeżeli jesteśmy bezpieczni, to jesteśmy w pewnym stanie. Tak? Problem polega na tym, że bezpieczeństwo to jest proces, to nie jest stan. Tak? Nie ma takiej sytuacji, trudno jest mówić o sytuacji, w której tak po prostu jesteśmy bezpieczni. Sytuacja się cały czas zmienia i my musimy się zmieniać i musimy dostosowywać swoje narzędzia do tej zmieniającej się sytuacji. I takim najprostszym przykładem jest są aktualizacje systemu operacyjnego. Tak? Jeżeli zainstalujemy sobie dzisiaj wszystkie aktualizacje do naszego systemu operacyjnego, to zakładam, że już wszyscy rano zrobili od razu na dzień dobry, tak? Aktualizujemy systemy operacyjne, jakiekolwiek byśmy nie używali, to w tej chwili akurat przez te, powiedzmy sobie, 5 minut jesteśmy w miarę bezpieczni. Tak? Natomiast błędy w oprogramowaniu są znajdowane na bieżąco, no bo niestety to są ogromne ilości tekstu i ogromne ilości miejsc, w których można błąd popełnić. W związku z czym jutro, pojutrze, za 2 dni prawdopodobnie gdzieś pojawi się, zostanie znaleziony kolejny błąd. Tak? I znowu, żeby być bezpieczni, znowu musimy zainstalować tę aktualizację. To jest proces. To się odnosi do wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem. Nieważne, czy mówimy o bezpieczeństwie na drodze, czy mówimy o bezpieczeństwie informatycznym. Bezpieczeństwie informatycznym to jest jakby bardziej widoczne i bardziej uwypuklone. Także pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie jakby zinternalizowali, to że bezpieczeństwo to jest proces, a nie stan. Tak? Znaczy nie zbudujemy sobie muru wokół nas, czy naszej organizacji, czy naszych współpracowników w taki sposób, żeby wiedzieć, że już do końca świata jeden dzień dłużej będziemy bezpieczni. Tak? Możemy tylko wprowadzić pewne procesy i pilnować tego, żebyśmy utrzymywali się jakby w miarę na powierzchni. To wszystko będzie brzmiało bardzo strasznie na początku, ale potem postaram się też odczarować i spowodować, żebyśmy się nie tak strasznie nie bali. Druga rzecz, to użyję tutaj różnych takich dobrych rzeczy. Mamy sobie taką oś i na tej osi z jednej strony mamy wygodę, a z drugiej strony mamy bezpieczeństwo. Tak niestety bardzo często wygląda świat. Tak? Jeżeli jedziemy samochodem, pasy bezpieczeństwa nie są specjalnie wygodną technologią. Jak gnie to koszulę, tutaj ciężko znaleźć ten portfel potem czy cokolwiek. Tak? Natomiast przesuwają nas trochę w stronę bezpieczeństwa. Tak? Używamy pewnych technologii, używamy pewnych rzeczy na co dzień, w których wybieramy, sami sobie dostosowujemy ten poziom, czy chcemy być bardziej wygodni, czy chcemy być bardziej bezpieczni. Tak? Tak samo jest z bezpieczeństwem informatycznym. Znowu, to jest zawsze problem,
który, o którym należy pamiętać. I bardzo często, albo powiedziałbym, że zwykle bezpieczeństwo i wygoda są po prostu gdzieś po dwóch stronach tej samej osi. Tak? Bardzo często pojawiają się argumenty przeciwko różnym, nie wiem, przeciwko różnym narzędziom. Ojej, to narzędzie może jest super bezpieczne, ale jest bardzo niewygodne. Tak? Oczywiście, że tak, bardzo często tak będzie. Natomiast miejmy na uwadze, że być może czasem ten koszt, który płacimy w wygodzie, jest warty tego bezpieczeństwa, a czasem nie. Tak? Kluczowe w tym jest to, że każdy z nas musi sobie ustawić to miejsce na tej osi sam. Ja będę się ustawiał prawdopodobnie troszeczkę bardziej w kierunku bezpieczeństwa i robił różne bardzo dziwne rzeczy, które większości osób ani nie są potrzebne, ani nie są specjalnie wygodne. Większość moich znajomych ustawia się trochę bardziej po tej stronie. I to jest wszystko ok, dopóki podejmujemy te decyzje w miarę świadomie. Dopóki zdajemy sobie sprawę, że to jest pewien wybór, którego dokonujemy. Tak? Dobrze. Trzecia rzecz. Bezpieczny komputer, proszę Państwa, znaczy proszę Was, to jest komputer odłączony od prądu. A najlepiej z wyjętym dyskiem twardym, wyjętą baterią, wyjętym zasilaczem, wyjętym wszystkim innym. Najlepiej rozłożony na części, leżący gdzieś, gdzie nikt nie ma do niego dostępu. To jest w miarę bezpieczny komputer, tak bym to powiedział. Tak? Jeżeli komputer jest w jakikolwiek sposób podłączony do czegokolwiek, no to już to oznacza, że w jakiś sposób można się do niego dostać. Tak? I to, nie chodzi mi o to, żeby straszyć, że o mój Boże, hakery to potrafią przez, nie wiem, przez internet zhakować lodówkę, bo to nie zawsze jest prawda. Natomiast... Dobra, witam wszystkich serdecznie w drugim dniu naszej szkoły. Widzę, że wszyscy w dobrej formie. Dzisiaj postępujemy zgodnie z załączonym programem i zaczynamy od zajęć, od warsztatów, które poprowadzi Rysiek. I właściwie na tym skończę przedstawienie, ponieważ on sam najlepiej się przedstawi, powie kim jest i o czym będzie mówił. Robi to znakomicie, więc jestem pewien, że te zajęcia będą dla Was inspirujące i czegoś się nauczycie. I po południu także nic się nie zmieniło w programie, działamy według planu. Także oddaję Ci głos. Dziękuję, dzień dobry. Poprzeczka została ustawiona wysoko na dzień, więc... No dobrze, teraz muszę dać radę. Ja nazywam się Michał Woźniak, aczkolwiek z różnych względów związanych z kolorem moich włosów przylgnęło do mnie przezwisko Rysiek, a ponieważ w tym obszarze, w którym działam, zwykło się zwracać do siebie pseudonimami i właśnie takimi skrótowcami, w związku z czym najłatwiej będzie, jeżeli umówimy się, że jestem Rysiek. Czy możemy na początek zrobić tak, że ja bym do Państwa też zaczął mówić per wy albo ty? Możemy? To ułatwi nam to komunikację. Dobrze, druga rzecz. Dostałem następujące wyposażenie. Nie wiem po co to, więc to odłożę. Ale bardzo bym nie chciał tego używać. Bo to jest chyba moje. Bo czy mogę? To proszę. To proszę, nie. Dobrze. Czy jak zapytała kiedyś moja polonistka, czy z tyłu mnie słychać? Tak. Klasa odpowiedziała, nie pani profesor, z tyłu słychać nie ma. Dobrze, więc ja to odkładam i nie będę tego używał i bardzo dobrze. Postaram się za to mówić głośno. Dobrze, kim jestem i czym się zajmuję? W najkrótszym możliwym ujęciu można powiedzieć, że jestem hakerem. I zaraz sobie wyjaśnimy, kim jest haker. Ale jestem też osobą, która współpracuje z organizacjami pozarządowymi. I jestem osobą, która studiowała filozofię, więc mam też taki background, nazwijmy to, nietechniczny. I staram się łączyć tą wiedzę techniczną z tym backgroundem nietechnicznym, żeby wychodziły różne ciekawe rzeczy. A różne ciekawe rzeczy wychodzą w ten sposób, że na przykład chodzę na konsultacje społeczne i tłumaczę politykom, dlaczego niektóre ich pomysły związane z internetem nie są może najwyższej klasy. No dobrze, to teraz powiemy sobie dwa słowa dosłownie o hakera. To jest taka prezentacja, którą bardzo dawno temu zrobiłem, żeby wyjaśnić ten temat. Parę razy tę prezentację prezentowałem, mając na głowie kominiarkę. No bo jeżeli jest się hakerem, no to jakby wymagany jest pewien
mundur. Tak, jak wiadomo, haker siedząc przed swoim komputerem musi mieć na rękach rękawiczki, musi mieć kominiarkę, tak? Ponieważ nie wiem, nie rozumiem. Kto z was nigdy nie widział tego typu przedstawienia hakera? Kominiarka, klawiatura, być może rękawiczki. Wszyscy widzieli, wszyscy się spotkali. Pozdrawiam my. Czy ktoś z was ma pomysł, po co jest ta kominiarka? Przecież to jest desktop, tu nie ma kamerki internetowej nawet. To jest zwykła klawiatura. O co chodzi? Lubię to pokazywać, bo dla mnie to właśnie doskonale prezentuje absurd ujęcia tematu hakera. Mówić o hakerach, że hakerzy to są włamywacze i złodzieje, to tak jak mówić, że ta osoba to jest ślusarz. Ślusarz potrafi włamać się, potrafi otworzyć zamek, tak, do którego nie ma kluczy. Ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś włamie się do banku, to natychmiast widzimy w mediach wielką czcionką atak ślusarzy. No nie, zwykle jest to po prostu ktoś się włamał do banku, jakiś złodziej, tak? A jeżeli jest takie samo włamanie do banku zrobione za pomocą komputera, natychmiast nie jest to złodziej, tylko jest to haker. Nie rozumiem. Haker to jest pomysł w dobrobie. Tak? Jeżeli chcemy mieć taki roboczy model, kim jest haker, to jest doskonały roboczy model tego, kim jest haker. Pomysłowy Dobromir ma trochę takiej praktycznej wiedzy, ma jakąś potrzebę, ma jakiś pomysł, a potem przekuwa to na coś bardzo ciekawego. Tak? Na przykład z drewna robi wyciskarkę do wina. Taki jeden odcinek pamiętam. A potem kombinuje, jak ją jeszcze ulepszyć i spowodować, żeby ona jeszcze lepiej, żeby jeszcze lepiej działała. Dobrze. Tyle może, jeżeli chodzi... Aha, jeszcze jedna rzecz. Co napędza hakerów? Przepraszam za te kolory były trochę innego, że tak powiem, środowiska. Hakerów napędza coś, co się po angielsku nazywa fun factor, co ktoś w jakiejś bardzo mądrej pracy naukowej przetłumaczył w sposób następujący. Niekwantyfikowany pozytywny współczynnik emocjonalny. Pozostawię to bez komentarza. Dobrze, to już wiemy, kim jestem i czym się zajmuję. Wiemy, kim jestem i czym się zajmuję. Dobrze. Teraz proszę. Będę mówił dużo i prawdopodobnie będę mówił szybko. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, proszę pytać od razu. Nie zostawiamy niczego na później, bo później albo nie będzie czasu, albo już zapomnimy. Tak? Ja tu jestem dla was i celem naszego spotkania jest to, żebym jak najwięcej tej wiedzy przekazał, żebyśmy sobie wykształcili takie jakąś grupę pewnych kompetencji, tak? Ja bym chciał, żebyśmy w pewien sposób nauczyli się patrzeć na technologię i na to, jak zarządzamy swoją informacją i co z tą informacją robimy. I tego się nie da zrobić bez zrozumienia, a to zrozumienie nie będzie, jeżeli nie będzie pytań. Więc jeżeli nie ma pytań, to znaczy dla mnie jest to sygnał, że coś mówię w zbyt skomplikowany, zbyt niejasny sposób i będę starał się wtedy to zmienić. Natomiast jeżeli będą pytania, to bardzo proszę, zadawajcie. Dobrze? Będzie nam wszystkim dużo łatwiej. I drugie zastrzeżenie jest takie, że wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem, z prywatnością, z tego typu tematami, z tak zwanym cyberbezpieczeństwem, ja nienawidzę tego słowa, to jest po prostu bezpieczeństwo. No nie wiem, nie mamy bezpieczeństwa telefonicznego, mamy po prostu bezpieczeństwo, tak? Ale wszelkie kwestie związane z tą tematyką, to jest taka królicza nora, w którą można wpaść i jakby nie widać dna. I będziemy sobie tam, wpadniemy sobie na jakiś poziom, dalej może nie będziemy skakać. Ja postaram się też pokazać, że czasem nie ma co wpadać zbyt głęboko do tej króliczej nory. No dobrze, tyle na początek. Będziemy sobie mówić o bezpieczeństwie, będziemy sobie mówić o prywatności, będziemy sobie mówić o pewnych praktycznych rzeczach, które możemy tak na co dzień wprowadzić do tego, jak obcujemy z technologią, z informatyką i z internetem, ale też będziemy sobie mówić, jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi nie najprzyjemniejszymi rzeczami, które mogą nam chcieć zrobić albo korporacje, albo nasz pracodawca na przykład, jeżeli pracodawcy się coś nie spodoba z tego, co robimy, albo ktokolwiek inny. I zaczniemy od bezpieczeństwa. I jeszcze jedna rzecz. Będę dużo częściej używał tego niż tego. Tak? Wolę używać to, bo to mi pozwala dostosowywać jakby przekaz do potrzeb grupy w danej chwili, a nie bazować na slajdach, które czasem rozjeżdżają się kompletnie z potrzebami. Dobrze. Mamy bezpieczeństwo. Jeżeli myślimy sobie o bezpieczeństwie, czy to informatycznym, czy jakimkolwiek innym, bardzo często mamy taki model, że
czy to jest pewien stan, że jesteśmy bezpieczni, tak? Jeżeli jesteśmy bezpieczni, to jesteśmy w pewnym stanie, tak? Problem polega na tym, że bezpieczeństwo to jest proces, to nie jest stan, tak? Nie ma takiej sytuacji, że, znaczy, trudno jest mówić o sytuacji, w której tak po prostu jesteśmy bezpieczni. Sytuacja się cały czas zmienia i my musimy się zmieniać i musimy dostosowywać swoje narzędzia do tej zmieniającej się sytuacji. I takim najprostszym przykładem jest są aktualizacje systemu operacyjnego, tak? Jeżeli zainstalujemy sobie dzisiaj wszystkie aktualizacje do naszego systemu operacyjnego, to zakładam, że już wszyscy rano zrobili od razu na dzień dobry, tak? Aktualizujemy system operacyjny, jakikolwiek byśmy nie używali. To w tej chwili akurat przez te, powiedzmy sobie, 5 minut jesteśmy w miarę bezpieczni, tak? Natomiast błędy w oprogramowaniu są znajdowane na bieżąco, no bo niestety to są ogromne ilości tekstu i ogromne ilości miejsc, w których można błąd popełnić. W związku z czym jutro, pojutrze, za dwa dni prawdopodobnie gdzieś pojawi się, zostanie znaleziony kolejny błąd, tak? I znowu, żeby być bezpieczni, znowu musimy zainstalować tę aktualizację. To jest proces, to się odnosi do wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem, nieważne czy mówimy o bezpieczeństwie na drodze, czy mówimy o bezpieczeństwie informatycznym. Bezpieczeństwie informatycznym to jest jakby bardziej widoczne i bardziej uwypuklone. Także po pierwsze, pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie jakby zinternalizowali, to to, że bezpieczeństwo to jest proces, a nie stan. Tak? Znaczy nie zbudujemy sobie muru wokół nas, czy naszej organizacji, czy naszych współpracowników w taki sposób, żeby wiedzieć, że już do końca świata jeden dzień może będziemy bezpieczni. Tak? Możemy tylko wprowadzić pewne procesy i pilnować tego, żebyśmy utrzymywali się jakby w miarę na powierzchni. To wszystko będzie brzmiało bardzo strasznie na początku, ale potem postaram się też odczarować i spowodować, żebyśmy się nie tak strasznie nie bali. Druga rzecz, to użyję tutaj różnych takich dobrych rzeczy. Mamy sobie taką oś i na tej osi z jednej strony mamy wygodę, a z drugiej strony mamy bezpieczeństwo. Tak niestety bardzo często wygląda świat. Tak? Jeżeli jedziemy samochodem, pasy bezpieczeństwa nie są specjalnie wygodną technologią. Jak gnie to koszulę, tutaj ciężko znaleźć ten portfel potem czy cokolwiek. Tak? Natomiast przesuwają nas trochę w stronę bezpieczeństwa. Tak? Używamy pewnych technologii, używamy pewnych rzeczy na co dzień, w których wybieramy, sami sobie dostosowujemy ten poziom, czy chcemy być bardziej wygodni, czy chcemy być bardziej bezpieczni. Tak? Tak samo jest z bezpieczeństwem informatycznym. Znowu, to jest zawsze problem, o którym należy pamiętać. I bardzo często, albo powiedziałbym, że zwykle bezpieczeństwo i wygoda są po prostu gdzieś po dwóch stronach tej samej osi. Tak? Bardzo często pojawiają się argumenty przeciwko różnym, nie wiem, przeciwko różnym narzędziom. Ojej, to narzędzie może jest super bezpieczne, ale jest bardzo niewygodne. Tak? Oczywiście, że tak, bardzo często tak będzie. Natomiast miejmy na uwadze, że być może czasem ten koszt, który płacimy w wygodzie, jest warty tego bezpieczeństwa, a czasem nie. Tak? Kluczowe w tym jest to, że każdy z nas musi sobie ustawić to miejsce na tej osi sam. Ja będę się ustawiał prawdopodobnie troszeczkę bardziej w kierunku bezpieczeństwa i robił różne bardzo dziwne rzeczy, które w większości osób ani nie są potrzebne, ani nie są specjalnie wygodne. Większość moich znajomych ustawia się trochę bardziej po tej stronie. I to jest wszystko ok, dopóki podejmujemy te decyzje w miarę świadomie. Dopóki zdajemy sobie sprawę, że to jest pewien wybór, którego dokonujemy. Tak? Dobrze. Trzecia rzecz. Bezpieczny komputer, proszę Państwa, znaczy proszę Was, to jest komputer odłączony od prądu. A najlepiej z wyjętym dyskiem twardym, wyjętą baterią, wyjętym zasilaczem, wyjętym wszystkim innym. Najlepiej rozłożony na części, leżący gdzieś, gdzie nikt nie ma do niego dostępu. To jest w miarę bezpieczny komputer, tak bym to powiedział. Tak? Jeżeli komputer jest w jakikolwiek sposób podłączony do czegokolwiek, no to już to oznacza, że w jakiś sposób można się do niego dostać. Tak? I to, nie chodzi mi o to, żeby straszyć, że o mój Boże, hakery to potrafią przez, nie wiem, przez internet zhakować lodówkę, bo to nie zawsze jest prawda. Natomiast miejmy na uwadze, że w momencie, w którym korzystamy z internetu, w momencie, w którym jesteśmy w jakikolwiek sposób do czegokolwiek podłączeni, już to jest moment, w którym w jakiś sposób się troszeczkę otwieramy. Tak? I znowu, to nie musi być złe. Tak? Robimy ten kroczek w kierunku wygody, bo jednak korzystanie z internetu jest wygodne,
a czasem jest nieodzowne, tak? Natomiast żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak stuprocentowo bezpieczny komputer, tak? Dobrze. I kolejna rzecz, tak sobie przejdziemy przez kwestie związane z takimi ogólną tematyką bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i prywatność, do której zaraz przejdę, to jest pewna ekologia, tak? To nie jest tak, że jesteśmy samotnymi wyspami, które sobie pływają, czy tam sobie są gdzieś na tym oceanie i moje osobiste bezpieczeństwo to jest mój osobisty wybór, bo wpływa tylko i wyłącznie na mnie. No nie. Bo jeżeli ktoś mi się włamie, nie wiem, i wykradnie dane, które mam na dysku, to prawdopodobnie dostanie adresy kontaktowe moich znajomych. Prawdopodobnie dostanie być może konta bankowe moich znajomych, bo robiłem jakieś przelewy, tak? Prawdopodobnie dostanie różne inne rzeczy, być może dostanie jakieś zdjęcia i fotki. Może niekoniecznie inkryminujące, ale takie, które nie powinny gdzieś tam sobie pływać po internetach. W związku z czym moje bezpieczeństwo i moja prywatność to jest też kwestia, znaczy muszę być świadomy, że to jest też kwestia bezpieczeństwa i prywatności moich znajomych i drugą stronę, tak? Bezpieczeństwo i prywatność moich znajomych to jest też w pewnym sensie moja sprawa. Jest świetny tego przykład polegający na tym, że mam mnóstwo znajomych, którzy mają konto na Facebooku, ja nie mam konta na Facebooku i nie planuję mieć. Oni sobie zdają z tego sprawę, a mimo to moje fotki lądują na Facebooku. Tak? Mogę nie mieć konta na Facebooku, ale wybory podejmowane przez moich znajomych wpływają na jakby moją przestrzeń prywatności. Wolałbym, żeby moje fotki nie lądowały na Facebooku. No ale muszę się z tym liczyć, że niestety będą lądować. Jedne co mogę robić, to czasem moim znajomym wbijać szpilę i prosić, żeby jednak tego nie robili, a jak już robią, to na Boga niech nie tagują chociaż, tak? Chociaż tyle. Chociaż oczywiście Facebook sobie to robi pod spodem sam. Dobra. I kolejna rzecz, zanim przejdziemy do kwestii praktycznych. O bezpieczeństwie nie da się mówić w takim rozumieniu absolutnym, tak? Znaczy, to, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczny komputer, to już sobie powiedzieliśmy, ale chodzi też o to, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo po prostu. Jest bezpieczeństwo jakiegoś zasobu w kontekście jakiegoś zagrożenia, tak? To też jest coś, co bardzo często umyka. Mówimy sobie bezpieczeństwo, bezpieczny komputer, zabezpieczyłem te informacje, cokolwiek w tym stylu, tak? To ma sens dopiero wtedy, kiedy zidentyfikujemy sobie, jakie mamy zagrożenia, przed kim chcemy sobie, znaczy jaką informację chcemy chronić i przed kim chcemy ją chronić. I wtedy dopiero możemy mówić, że jakaś informacja jest mniej lub bardziej bezpieczna, tak? Dobrze. No i słowo klucz, paranoja. To jest to, co ja mam, ale czego nie polecam. O co chodzi? Jest jakiś poziom, możemy sobie... Znowu użyję. Zrobimy sobie tak, że mamy na przykład, powiedzmy sobie, że to jest faktyczny poziom zagrożenia. Jakiegoś, czegoś. Powiedzmy sobie, organizacja, w której pracuję w tej chwili, w jakimś sensie jest zagrożona atakiem złośliwego rządu, który chciałby pewne dane wyciągnąć, tak? I nie wchodząc w szczegóły, powiedzmy, że to jest ten poziom realnego, faktycznego zagrożenia, tak? To wynika na przykład z tego, ile zasobów nasz potencjalny, hipotetyczny wróg mógłby przeznaczyć, albo z tego, jakimi technologiami dysponuje, albo z tego, jaką wiedzą dysponuje. Mniejsza z tym, zupełnie nie już bez dodatkowych określeń, powiedzmy sobie, że to jest poziom zagrożenia, tak? I teraz, jeżeli ja chcę się przed tym zabezpieczyć, no to jeszcze jest pytanie, jak ja to zagrożenie postrzegam. Bo oczywiście mogę nie mieć informacji, jakie to zagrożenie jest faktycznie, ale mogę sobie tworzyć model tego, jak to zagrożenie postrzegam, tak? No i mogę je na przykład postrzegać tak, na przykład, a mogę je postrzegać tak. To jest oczywiście sytuacja, w której nie jestem świadomy faktycznego zagrożenia, tak? Wystawiam się na atak po prostu przez to, że nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, nie zbadałem tego, nie zastanowiłem się porządnie, jakie jest to zagrożenie. Natomiast to jest sytuacja, w której mam paranoję, tak? W której oceniam to zagrożenie jako zagrożenie dużo większe i dużo bardziej zagrażające niż faktycznie jest. A to się przekłada na to, że jak zacznę się przygotowywać, to oczywiście przygotuję się tak, tak? Wydam środki, wydam, nie wiem, pieniądze, poświęcę swój czas, zmniejszę swoją wygodę korzystania z narzędzi, a więc również zmniejszę swoją skuteczność, tak? Bo na przykład nie będę korzystał z takich czy innych narzędzi, które mogłyby mi pomóc robić pewne rzeczy szybciej. To jest bardzo zła sytuacja.
Nie chcemy, i to jest też bardzo zła sytuacja. Oczywiście trudno jest się wstrzelić i oszacować dane zagrożenie bardzo dokładnie, ale ani niedocenienie zagrożenia, ani paranoja nie są dobrym rozwiązaniem. Tak? To jest też coś, co warto mieć sobie na uwadze. No i dobra. No to idziemy dalej. Powiedzieliśmy sobie, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo absolutne i że trzeba sobie zidentyfikować zasoby i zidentyfikować zagrożenia. I teraz kluczową kwestią są koszty. Bo to, że my się będziemy do czegoś przygotowywać, do jakiegoś zagrożenia, będziemy się w jakiś sposób zabezpieczać, to jest jakiś koszt po naszej stronie. Czy to po stronie, nie wiem, organizacji, w której pracujemy, czy to jest koszt w postaci czasu, czy energii, którą poświęcimy na to, żeby się samemu zabezpieczyć. Nasz potencjalny, nie wiem, atakujący wróg, jak byśmy tej osoby nie nazwali, czy tej organizacji, też będzie miał pewne koszty po swojej stronie, jeżeli będzie chciał nas zaatakować. Dobra wiadomość jest taka, że zwykle obrona jest tańsza niż atak. Tak, łatwiej się, jeżeli w miarę dobrze oceniamy zagrożenie, to obrona jest dużo tańsza niż atak. W związku z czym nie ma sensu przygotowywać się na każdą możliwą ewentualność. Tak? Chyba że działamy w bardzo, bardzo, bardzo wystawionej na atak organizacji, która musi się przygotować na absolutnie wszystko, no to wtedy prawdopodobnie pracujemy w Wikileaks, ale tu już wtedy nie pomogę. Natomiast jeżeli nie pracujemy w Wikileaks, to naprawdę dobrym pomysłem jest po prostu zastanowienie się, co nam zagraża, jakie zasoby chcemy chronić i przygotowanie się na te zagrożenia, które sobie tam jakoś zidentyfikujemy, bo naprawdę wystarczy, jeżeli będziemy przygotowani na takiego wroga, jakiego mamy, mówiąc oględnie. I jedna bardzo ważna rzecz, to jest też kwestia tego, że bardzo często pojawia się argument, nie no przecież nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed wszystkim. Oczywiście, że nie, to się absolutnie zgadza, ale nie musimy się zabezpieczać przed wszystkim. Wystarczy, że podniesiemy koszty ataku na nas, koszty w sensie właśnie czasu, czy energii, czy wiedzy, czy faktycznie fizycznych kosztów, na tyle wysoko, żeby się to nie opłacało. Albo na tyle wysoko, żeby ktoś stwierdził, a to ja pójdę w inną stronę. Tak? Będziemy sobie mówić za chwileczkę, jak to robić. No i dobra. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o te kwestie takie ogólne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo to jest pewna higiena. Tak? Jeżeli nie będę pytał, kto myje ręce przed jedzeniem, bo zakładam, że wszyscy. Jeżeli myjemy ręce przed jedzeniem, to nie mamy takiego modelu w głowie, że wybijemy wszystkie bakterie i bakcyle, które mamy na rękach, prawda? To znaczy zakładamy, że prawdopodobnie coś tam zostanie i prawdopodobnie będzie tego sporo, ale przynajmniej zmyjemy to ten najgorszy brud i na tyle obniżymy zagrożenie jakimś zakażeniem, że obniżymy je do akceptowalnego poziomu. I dokładnie tak samo działa bezpieczeństwo. Tak samo działają wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w 100% przed wszystkim, ale to nie oznacza, że nie warto się zabezpieczyć, tak? Że nie warto... Tak? Było pytanie? Nie, nie było pytań. Była jakaś ręka w górze. Już? Ale to nie oznacza, że nie warto się w ogóle zabezpieczać, bo każdy dodatkowy poziom jakiegoś naszego zabezpieczenia zwiększa te koszty po drugiej stronie bardzo, bardzo znacznie. Dobrze. Prywatność. Czy ktoś może swoimi słowami powiedzieć, co to jest prywatność? To, co chodzi z tą prywatnością? Cisza. Jest taki gość Mark Zuckerberg. Ktoś kojarzy? On rzucił, że w dzisiejszych czasach prywatność już nie istnieje, nie żyje, jest nieistotna. Dla dzisiejszych użytkowników internetu prywatność jest jakby rzeczą przeszłą. Czy zgadzamy się z tym? Dlaczego? No bo każdy udostępnia w internecie to, co chce udostępnić i zachowuje jakąś tam swoją prywatność. A czy ta prywatność jest ważna? Znaczy, albo dlaczego jest ważna? No bo to są jakby nasze... No to jest nasza prywatność, czyli jakieś nasze ważne rzeczy, które chcemy zachować dla siebie, więc udostępniamy w internecie tylko to, co tak naprawdę chcemy pokazać, a resztę zachowujemy dla siebie. Zresztą w internecie każdy może być kimś innym, nie musi pokazywać swojej prywatności. A ktoś się nie zgadza? Ja się nie zgadzam. Samo słowo opisywanie prywatności, samo słowo udostępniamy, to dwa zabiją są prywatność. Okej. Okay. Ale są też rzeczy, których nie udostępniamy, tak?
Dobra, to teraz, krótka informacja. Mark Zuckerberg parę miesięcy, mniej więcej rok temu wydał 100 milionów dolarów. Kupił sobie wspaniały dom gdzieś w jakiejś dzielnicy, nie pamiętam, San Francisco, Los Angeles czy czegoś tam, ale kupił ten dom i 5 okalających domów, żeby nikt mu w okna nie zaglądał. Ten sam, który mówił, że prywatność umarła. Wygląda na to, że jednak nie. Wygląda na to, że jednak jest to w jakiś sposób istotne. Z prywatnością jest taki problem, że trudno jest nam wyczuć, zdefiniować, dlaczego ona jest taka ważna. I ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, że prywatność jest taką wartością samą w sobie. To znaczy, to nie chodzi o to, że prywatność jest ważna, bo coś. Nie, prywatność jest ważna, bo jest prywatnością. Po prostu jest taka nasza własna wewnętrzna wartość, tak? Mamy firanki w oknach prawdopodobnie. Mamy, nie zgodzilibyśmy się na umieszczenie kamerki internetowej podpiętej 24 godziny na dobę w naszym pokoju. Dlaczego? Nie dlatego, że boimy się jakiegoś konkretnego problemu, konkretnego zagrożenia, czy tego, że ktoś coś konkretnego zobaczy, tylko dlatego, że po prostu czujemy takie wewnętrzne fuj. No nie, takich rzeczy się nie robi, tak? Oczywiście to wynika, to ma jakieś swoje dobre uzasadnienie i takim dobrym uzasadnieniem jest to, co sobie mówiliśmy wcześniej, tak? To znaczy, moje bezpieczeństwo i moja prywatność to jest też kwestia prywatności i bezpieczeństwa innych osób i pewne informacje o mnie mogą prowadzić do zdobycia pewnych informacji o innych osobach na przykład. Ale to też jest kwestia tego, że jeżeli mam... to też jest kwestia tego, że jako ludzie mamy jakąś tam wbudowaną własną godność, ale jako ludzie mamy też naszą kondycję ludzką i robimy pewne rzeczy, które niekoniecznie z tą godnością się w 100% zgrywają, tak? I dlatego na przykład nie chcemy mieć kamerki internetowej w toalecie, tak? Bo jest to, co się tam dzieje, to nie jest rzecz, którą chcielibyśmy łączyć z naszą osobą, mimo że wiemy, że wszyscy się od czasu do czasu załatwiamy. Dobrze. Dlaczego prywatność jest ważna w kontekście bezpieczeństwa? Bo nie da się mówić o bezpieczeństwie bez mówienia o prywatności, tak? Dlaczego? Kto kiedykolwiek musiał wypełnić gdziekolwiek pytanie pomocnicze do hasła pod imię, nie wiem, nazwisko panieńskie twojej mamy, albo imię twojego psa, albo cokolwiek w tym stylu. Znaczy, zakładam, że wszyscy, tak? Wszyscy mieliśmy tego typu rzeczy, czyli gdzieś tego typu informacje. To jest bardzo, bardzo jasno widoczny przykład, znaczy bardzo dobry przykład tego, że pewne kwestie związane z naszą prywatnością, z naszymi zupełnie prywatnymi sprawami, jak imię mojego pierwszego psa, tak? Mogą być związane z bezpieczeństwem, bo może się okazać, że to jest akurat odpowiedź na hasło, znaczy na pytanie pomocnicze do hasła. Tak, zapomniałem hasła, podaj pytanie pomocnicze, dobrze, okej, dziękuję, wszedłeś. To jest bardzo taki naiwny przykład oczywiście, tak? Ale pokazuje pewien mechanizm. Jeżeli chodzi o włamywacze, jeżeli chodzi o ludzi, którzy próbują się gdzieś włamać, zdobyć te informacje, wykraść coś tam i tak dalej, taką najważniejszą techniką nie jest nic stricte technicznego, tylko to jest coś, co się nazywa social engineering, tak? Czyli inżynieria społeczna. To są rzeczy w stylu Kevin Mitnick, nie wiem, czy kojarzycie nazwisko, bardzo znana postać w Stanach Zjednoczonych. W latach bodajże 90. wystawił sobie kilka fałszywych, one były zupełnie poprawnie wystawione przez tamtejsze wydziały ruchu drogowego, tylko po prostu gość się włamał do systemu ruchu drogowego i wystawił sobie kilka różnych dokumentów typu prawo jazdy czy cokolwiek innego w tym stylu, miał dostęp do jakichś. To był jedna z pierwszych osób, które dokonywały takich bardzo widocznych i bardzo głośnych włamań do różnych baz danych i te dane wykradała i potem z nimi różne brzydkie rzeczy robiła. W pewnym momencie potrzebował dostępu do jakiegoś superkomputera. Potrzebował dostępu do komputera, który potrafi coś bardzo skomplikowanego obliczyć, bo to było związane z kolejną rzeczą, kolejnym miejscem, do którego chciał się włamać. Żeby uzyskać, to był komputer na uczelni. Duży superkomputer na bardzo dużej uczelni, do którego oczywiście dostęp mieli pracownicy naukowi. On nie był pracownikiem naukowym. W związku z czym co zrobił? Po pierwsze spędził dwie noce przeszukując śmieci przy budynku, w którym był ten superkomputer. I co znalazł? Znalazł między innymi listę ochroniarzy. Jakąś listę ochroniarzy, po prostu taki timesheet, na zasadzie kiedy który ma wachtę, kiedy który siedzi na tej stróżówce. Tak? Wybrał sobie jednego, poszukał informacji o nim, tak? Po czym przyszedł
To było o godzinie 3 w nocy, podczas właśnie dyżuru tego pracownika ochrony. I jakby nikt nie sposób, po prostu zaczął iść do superkomputera. Oczywiście pracownik ochrony powiedział, zaraz, moment, przepustka. Na co? Kurde, Paul, słuchaj, przepraszam cię, wiesz co, to jest mój pierwszy dzień tutaj i tak dalej, i tak dalej. Tak, rzucił kilka informacji, które były znane również pracownikowi ochrony. W związku z czym nawiązał taki kontakt na zasadzie, aha, no to my tu wszyscy pracujemy. Po czym rzucił coś w stylu, wiesz co, to jest mój pierwszy dzień, na jutro muszę tam coś obliczyć, jak nie, to profesor jakiś tam mnie zabije, coś tam. Dobra, idź, tylko następnym razem pamiętaj. Dziękuję. Dostęp uzyskany, tak? Nigdy więcej ten pracownik ochrony już mitnika nie widział, oczywiście poza zdjęciem w telewizji, jak mitnik był poszukiwany, ale to pokazuje, w jaki sposób ludzie uzyskują dostęp do różnych zasobów. Niekoniecznie w sposób, który powinni mieć. I to jest kwestia związana z prywatnością, tak? Gdyby mitnik nie znał imienia tego ochroniarza, byłoby mu znacznie trudniej. Gdyby nie znał imienia profesora odpowiedzialnego za ten superkomputer i jakichś tam informacji takich bardziej prywatnych, dzięki którym mógł nawiązać ten kontakt, nie miałby tej możliwości, tak? Dobra. Kto wie, co to są metadane? Metadane. Dane o danych. Informacje o informacjach. O co chodzi? Jeżeli wezmę telefon i zadzwonię w tej chwili na przykład do mojej mamy, to treść rozmowy będzie daną, będzie zawierała informacje. Ale będą też wygenerowane pewne informacje o tej informacji. Na przykład czas połączenia. Na przykład stacja bazowa, z którą się moja komórka łączy podczas tej rozmowy, stacja bazowa, z którą się łączy komórka mojej mamy podczas tej rozmowy. Z tych danych wynika, gdzie ja jestem i gdzie jest moja mama podczas tej rozmowy. Tak? Oczywiście będą też metadane pod tytułem, który numer zadzwonił do którego numeru, tak? I różne inne dodatkowe. Metadane to są dane o dane. W momencie, w którym pan Edward Snowden, mam nadzieję, że wszyscy kojarzymy to nazwisko, tak? W momencie, w którym pan Edward Snowden wypuścił informacje dotyczące tego, jak NSA podsłuchuje w zasadzie cały świat, oczywiście NSA, GCHQ, czyli brytyjska służba i różne inne tego typu służby broniły się. Nie. My nie zbieramy tych danych, my tylko zbieramy metadane. Spoko, wszystko gra, nie podsłuchujemy waszych rozmów telefonicznych. Przynajmniej tak oficjalnie, bo tak naprawdę wszystko gdzieś ląduje. Ale mniejsza z tym, tak? Nie podsłuchujemy waszych rozmów telefonicznych, zbieramy tylko dane, kto, kiedy, z kim, dlaczego i po co. Czy to brzmi dobrze? To nie brzmi dobrze. Wyobraźmy sobie, że mamy następujące metadane. Jakiś numer telefonu należący do, nazwijmy, powiedzmy sobie, 45-letniego mężczyzny. Najpierw odebrał połączenie od numeru telefonu, który jest numerem telefonu przychodni chorób wenerycznych, a potem wykonał 3 telefony do swojej żony, do swojego prawnika i do numeru i na numer telefonu należący do 20-paroletniej dziewczyny. To są na razie tylko metadane. Nie wiemy nic o treści tych rozmów. Widzimy, gdzie jest problem? Tak? Czy możemy pewne rzeczy z tego wywnioskować? No właśnie niekoniecznie możemy z tych rzeczy wywnioskować, bo problem polega na tym, że je wywnioskujemy. Tak? Znaczy natychmiast nam przychodzi do głowy jedno oczywiste rozwiązanie i natychmiast zakładamy, że to jest rozwiązanie, które jest słuszne. Tak? I są dwa problemy z tym. Po pierwsze, jest ogromny problem z tym, jeżeli to rozwiązanie jest faktycznie słuszne. Znaczy ja nie chciałem mieć tych informacji w głowie, tak? O tym 45-letnim facecie na przykład, hipotetycznym. Jest strasznym problemem to, że jakiś analityk gdzieś w Honolulu, tak, może te informacje mieć na przykład o mnie, gdybym, nie daj Boże, miał taki zestaw telefonów na koncie, tak? Ale drugi problem jest taki, że to wcale nie musi być tak. Że to może być naprawdę totalny zbieg okoliczności. I wtedy te informacje, które wywnioskujemy lub wywnioskują o nas, mogą prowadzić do tego, że nasz ubezpieczyciel na przykład stwierdzi, o proszę pana, no taki zestaw telefonów, to teraz płaci pan podwójną stawkę ubezpieczenia. No ale dlaczego? No bo taki zestaw telefonów, my z tego wyciągamy pewien konkretny wniosek. A to czy ten wniosek jest prawdziwy czy nie, w ogóle nas nie interesuje. Dobrze, już wiemy, co to są metadane. Kto wie, co to jest serwer? Serwer.
ktoś ma pomysł? Nie, ja tak będę wciągał do tej dyskusji, bo ja bym chciał, żebyśmy mówili wszyscy. Może nie wszyscy naraz, ale jakoś tak. To nie jest trudne. Ktoś ma pomysł? Może wyciągniemy za tablicę ostatnią ławkę? Ktoś z ostatniej ławki? Ma ktoś pomysł, co to jest serwer? Czasem się łączymy ze stroną internetową i jest informacja, że nie można znaleźć adresu serwera. Co to znaczy? To jest jakby taki duży proces, zrobiony. No dobrze. To jest po prostu taki wielki dysk twardy, do którego każdy ma niby dostęp i zacznie tam ze strony. Blisko. To jest po prostu komputer, który świadczy pewną usługę. Jak sugeruje angielska nazwa serwer, tak? Serving, to jest coś, co serwuje jakąś konkretną usługę. Na przykład, jeżeli mamy komputer, który świadczy usługę pod tytułem cześć, tu jest strona internetowa, nie wiem, Wirtualny Polski, to jest serwer Wirtualny Polski. Serwer stron www i Wirtualnej Polski. Tak samo serwer, nie wiem, pocztowy, to jest po prostu komputer, do którego się łączymy, żeby wysłać pocztę i odebrać naszą pocztę. Tak? To jest tak prosta rzecz. Infrastruktura internetu, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego o tym mówię. Infrastruktura internetu od zawsze opierała się o serwery, bo to było po prostu prostsze. Tak? Jeżeli ja muszę wysłać maila do, nie wiem, Kazia w Pcimiu, to dużo łatwiej jest to zrobić w ten sposób, że ja mam konto na serwerze X, który ma stały adres, który jest łatwy do znalezienia w internecie, i Kazia ma adres na serwerze Y, który też jest stały adres, stałe miejsce w internecie. Ja się łączę do mojego serwera i mówię: drogi serwerze, wyślij maila do Kazia na serwerze X, znaczy na serwerze Y, tak? A serwer już się zajmuje tym, żeby znaleźć trasę, wysłać tego maila, etc., etc. I to tak samo w drugą stronę. Dlatego mamy na przykład w adresach mailowych jakiś pseudonim, czy jakąś nazwę użytkownika, at, czyli na serwerze na przykład gmail.com. Czy to było pytanie? Nie. Dobrze. Muszę dostosować swoje reakcje. Dobrze. Mariusz, mam obowiązku. Problem w tym, że skoro mamy infrastrukturę opartą na serwerach, to znaczy, że te serwery wiedzą, kiedy, kto, z kim, metadane. Tak? Na naszych serwerach pocztowych, na serwerach www, na które wchodzimy i tak dalej, generowane są ogromne ilości logów, czyli informacji o tej godzinie taki a taki adres IP wszedł na taką a taką stronę na tym serwerze, o tej godzinie taki a taki adres IP wszedł na taką a taką stronę na tym serwerze i dodatkowo posługiwał się taką a taką przeglądarką i tak dalej. To są gigabajty logów. Te logi oczywiście są bardzo przydatne na przykład do tego, żebym ja jako admin usiadł i stwierdził: o, to fajnie, że mamy teraz dwa razy więcej wejść na stronę, tak? To znaczy, że coś robimy dobrze. Albo to fajnie, że mamy dwa razy więcej wejść na stronę z Polski, bo to znaczy, że nasz artykuł o, nie wiem, czymś tam w Polsce przyciągnął uwagę. Albo: o, to fajnie, że mamy trzy razy więcej wejść z Rosji, Azerbejdżanu i Białorusi i wszystkie te wejścia są na stronę logowania i próbują ogarnąć hasło, bo to oznacza, że wiem, co z tym zrobić, tak? Dzień dobry, do czarnej dziury, te trzy kraje, na dwa dni, zobaczymy, co z tego będzie, tak? Więc oczywiście one to ma swoje dobre strony, ale ma też swoje złe strony, tak? Bo to oznacza, że gdzieś jest informacja o tym, na jaką stronę wchodzimy, kiedy, jakiego zasobu szukamy i tak dalej. Dobrze, co prowadzi nas do tematu, jak działa internet? Zaczynamy się już powoli zbliżać do tych bardziej ciekawych tematów. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale on był niestety konieczny. Myślę, że za jakieś 15 minut zrobimy sobie 5-minutową przerwę, dobrze? Wiedziałem, że wszyscy się ucieszą. Dobrze. Jak działa internet? Mamy taki model w głowie. Tych internetów, że ja na przykład wysyłam maila i ten mail trafia do Kasia, tak? Albo mamy taki model, że wchodzę na stronę i dostaję zasób z tej strony, koniec, kropka. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Mamy sobie na przykład, powiedzmy sobie Anię. I mamy sobie na przykład Kazia. Gdzieś tutaj. Czy to wszystko widać? Nie, może tak zrobię. Ania, Kazio chcą się skomunikować mailem. I między nimi mamy internet. Internet jest wszędzie, dokładnie. Ten Bóg.
jest w naszych sercach, w naszych i tak dalej. Ale, sprowadzając to troszeczkę bardziej na ziemię, mamy Anię, mamy Kazia, mamy internet. Internet to jest rozproszona sieć. Internet powstał jako ARPANET. Powstał z myślą o sytuacji, w której a co jeśli Ruscy w Stanach Zjednoczonych, a co jeśli Ruscy rzucą bombę jądrową na jedno z dużych centrów telekomunikacyjnych AT&T na przykład, tak? Przez długie lata, powiemy jak działa internet, powiemy jak działa sieć telefoniczna. Jak działała sieć telefoniczna? Mamy Anię i mamy Kazia. I mamy naszego telekoma, na przykład, tak? I połączenia idą w ten sposób, tak? I tak. I teraz cała sieć jest złożona, może być jakieś drugie czy trzecie takie centrum, ale to jest zawsze, to się nazywa topologia gwiazdy, to znaczy, tutaj możemy sobie na przykład postawić, nie wiem, Sylwię, to znaczy te węzły gromadzą bardzo dużo połączeń i one to są scentralizowane węzły, tak? To znaczy, jeżeli byśmy wyłączyli ten węzeł, cała sieć przestaje działać. Dziękuję, pozamiatane. Tak, bo to wszystko dochodziło do jednego punktu, potem szło w inny punkt. Nie było, jeżeli były na przykład dwa węzły bardziej lokalne, które prowadziły nas do Sylwii i do... Poproszę jakieś imię? Marian. Do Mariana. Cześć Marian. Tak? Mamy węzeł centralny, mamy jakieś tam węzły bardziej ten. No to w momencie, w którym ten węzeł został wyjęty, tak? Te dwa nie mają się z sobą skomunikować. Koniec. Pozamiatane nie działa. Tak? Nasi przysłowiowi amerykańscy naukowcy zidentyfikowali ten problem i stwierdzili, że jakby ktoś puścił bombę jądrową na jakieś miasto, w którym jest ten jeden z tych dużych węzłów, no to dziękuję, nagle cała komunikacja, w tym komunikacja wojskowa, przestaje działać. To nie jest dobra sytuacja. W związku z czym stwierdzili, ok, to może zróbmy w ten sposób, żeby każdy węzeł mógł gadać z każdym węzłem. I to jest generalnie podstawowy pomysł stojący za internetem. Tak? I za tym, jak fajnie sobie tam udało się, żeby on działał. Mamy bardzo dużo węzłów. Mamy oczywiście te węzły, do których nasi użytkownicy się łączą. Czyli na przykład mamy naszą Anię i mamy serwer pocztowy Ani. I mamy naszego Kazia i mamy serwer pocztowy Kazia. Ale te serwery mogą sobie gadać albo na przykład przez te węzły w sieci, albo mogą sobie pójść na przykład tak. Tak? Albo w dowolny inny sposób. Każdy węzeł się z pewnym przybliżeniem, z pewnym jakby uproszczeniem, każdy węzeł w sieci w internecie może gadać z każdym innym węzłem w internecie. Dzięki temu na przykład tak trudna jest cenzura internetu. Tak? Znaczy, co ktoś próbował wprowadzić jakąś cenzurę na poziomie sieciowym w internecie, to kończyło się bardzo śmiesznie. Znaczy, okazywało się, że tak, są metody obejścia i tego, tak, owszem, tego też. Tak, swoją drogą miałem okazję obserwować i brać udział parę lat temu były protesty na placu Tahrir w Egipcie. Tak, Mubarak, tam coś tam, reżim, etc. W pewnym momencie tam był taki problem, że wszystkie połączenia sieciowe przechodziły przez jeden węzeł w Kairze. Wszystkie. Całkiem sprytnie to sobie reżim Mubaraka wymyślił, bo oczywiście to oznaczało, że w pewnym momencie zobaczyliśmy, jeżeli chodzi, obserwowaliśmy ruch w internecie z Egiptu i zobaczyliśmy coś takiego. Jest sobie ruch, a potem bum, bum, bum i zero. Co to oznaczało? To było w przeciągu, powiedzmy sobie, pół godziny. Szedł jakiś wojak w walonkach, czy co oni tam mają w Egipcie, przez wielką serwerownię w Kairze i wyłączał kolejne szafy serwerowe. Normalnie, fizycznie po prostu bum, bum, bum i nie ma internetu w Egipcie. Tak? Tyle, że oczywiście był internet w Egipcie. Bo okazało się, że na przykład można się do internetu wdzwonić. Pamiętamy modemy dial-up, takie piszczące, obrzydliwe, których nikt już na szczęście nie używa. No więc okazało się, że Egipcjanie mają ich całkiem sporo. Zresztą w Polsce pewnie też by się trochę znalazło. W związku z czym co zrobiliśmy? Uruchomiliśmy serwery dial-up w Europie.
To kosztowało oczywiście Egipcjan strasznie dużo, no bo to po prostu rozmowa międzynarodowa z Europą, żeby się wdzwonić do internetu, tak? Ale w sytuacji, w której są czołgi na placu Tahrir, chodzi o to, żeby ta informacja jednak jakoś szła, bo inaczej jak nie będzie szła, to się obudzimy wszyscy za 3 dni i już nie będzie niczego na placu Tahrir. Egipcjanie się wdzwaniali i mieli ten dostęp do internetu, tak? Jak Mubarak w końcu wyłączył całą sieć telekomunikacyjną w Egipcie w pewnym momencie, to okazało się, że są wśród Egipcjan radioamatorzy. Radioamator, jak ma dobre radio, to skoczy tak 300 km informacja. Dwa skoki jesteśmy w Europie, tak? Także informacja mogła sobie płynąć. Między innymi dlatego, że też nieważne było, w którym punkcie, do którego punktu ci Egipcjanie się dostali, tak? Jeżeli na przykład to był serwer dial-up, super, robimy taki skok i już jesteśmy znowu w internecie, tak? Albo przez radio amatorskie gdzieś. Więc to jest ta dobra strona tej decentralizacji. Teraz sobie powiemy o tej trochę gorszej stronie. Kawałek papieru mam, ja mam kawałek papieru. Bo jest takie, ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że technologia nie jest sama w sobie ani dobra, ani zła. To jest technologia, to jest młotek. Można nim zabić, a można nim wbić gwóźdź i zbudować, nie wiem, coś. Ale nie jest też neutralna. To jak technologia jest zbudowana, wpływa na to, jak może być wykorzystywana. Tak? To, że internet jest siecią zdecentralizowaną, oznacza, że bardzo trudno go cenzurować, ale też oznacza coś innego. Czy mogę prosić, żeby to dotarło do pana w żółtym polu? Żółtym, pomarańczowym, żółtym? Pomarańczowym, dobrze. Pan to sobie teraz przeczyta i odpisze mi na mojego maila w ten sam sposób. A, no to... Jeszcze narzędzia. Jest tam jakiś długopis? Jest. Rozumiem, że odpisuję. Tam w środku i przesyłamy podobną trasę. Albo inną trasę. To ja będę się pół godziny zastanawiał, co odpisać. Gra na zwolę. Mam wolne połączenie. Wydzwania się. Szukam. Co? Zaraz nie przejmę. A teraz, teraz pan nie działa. Tak? Tak, ten element trasy nie działa. Proszę oddać karteczkę z powrotem do poprzedniego elementu trasy. O właśnie, o to mi chodziło, żeby poszła jakąś inną trasą. Skąd pan że działa, teraz nie działa? Dziękuję bardzo. Tak? Po pierwsze, to jest bardzo naiwne ćwiczenie, tak? Ale ono pokazuje parę rzeczy. Po pierwsze, jeżeli się wyłączy jakiś, przepraszam, że to akurat padło na ciebie, włączy się jakiś element sieci albo ktoś go celowo wyłączy, droga się znajdzie jakoś inaczej, tak? Ale z drugiej strony, kto miał dostęp do wiadomości, ręka do góry? Czy ona była w kopercie? Nie była w kopercie. Wszyscy po drodze mieli dostęp do wiadomości, wszyscy po drodze mieli dostęp do pełnych metadanych. Wszyscy po drodze wiedzieli, że to idzie ode mnie, do ciebie i wszyscy mogli przeczytać naszego maila. I tutaj dochodzimy do kluczowej sprawy. Nie dość, że sobie przez te internety to wszystko leci w sposób zdecentralizowany i różnymi trasami, to jeszcze większość tego, co robimy w internecie, jest niezaszyfrowana. Nie wkładamy naszych listów do koperty. Tak? Mail to jest pocztówka. Jeżeli wysyłamy maila, w tym całą treść tego maila, każdy punkt po drodze może sobie zobaczyć, może sobie przeczytać razem z adresatem i odbiorcą. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście to nie jest tak, że siedzi gdzieś sobie tutaj, bo to są po prostu jakieś punkty sieci, nie wiem, naszego dostawcy internetu, a potem dostawcy internetu, tego dostawcy internetu itd., itd. To nie jest tak, że tam siedzą admini i patrzą i czytają każdego maila, tak? Bo oczywiście mają ważniejsze rzeczy do roboty i mają dużo lepsze łącze, w których te rzeczy mogą robić. Ale
To oznacza, że po pierwsze my te dane gdzieś tam są zapisywane, a po drugie, jeżeli mamy taką organizację jak NSA, to ona może się wpiąć w dowolny punkt sieci w internecie, niestety w tej chwili, jak się okazuje, i sobie to wszystko zasysać. A zasysają w tej chwili do takiej wielkiej serwerowni w stanie Utah. Ciekawe, co z tym będą potem robić. Więc pierwsza rzecz, taka zupełnie praktyczna, którą sobie chciałbym, żebyśmy zapamiętali, to jest to, że większość rzeczy, które robimy w internecie, niestety jest niezaszyfrowana. Zaraz sobie będziemy mówili, jak to wszystko, może nie wszystko, ale na tyle, na ile się da zaszyfrować, tak? Ale pierwsza informacja jest taka, że większość rzeczy, które robimy w internecie, należy traktować jako wykrzyczane na publicznym, na rynku. Na zasadzie, Zenę, kup mi piwo, tak? Wszyscy słyszą, nikogo to nie obchodzi, ale wszyscy słyszą, tak? A jak się znajdzie ta jedna osoba, którą to obchodzi, no to jest gorzej, tak? Na przykład nie. Dobrze, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to oczywiście dotyczy również jakichś błyskawicznych wiadomości. Kto używa Skype'a? Nie śpimy. Dobrze, problem ze Skype'em jest taki, że w pewnym momencie, na początku, jak Skype się tworzył i zaczynał być używany, to też działał w ten sposób. Znaczy połączenia, o ile e-mail rzeczywiście leci przez serwer i dopiero wylatuje w tą sieć zdecentralizowaną, a potem wylatuje na jakimś innym serwerze, to w Skype'ie bardzo długo było w ten sposób, że tak naprawdę po nawiązaniu połączenia, jak już się nawiązało to wstępne połączenie, użytkownicy rozmawiali bezpośrednio. To znaczy ta informacja szła bez żadnych serwerów, tylko szła już, i to nawet zaszyfrowana, pomiędzy nimi bezpośrednio. Więc przynajmniej odpadał nam ten admin na złośliwym serwerze, który mógłby nas sczytać. Problem polega na tym, że w pewnym momencie pewna duża firma przejęła Skype'a. Ktoś wie, która? Ulubiona firma informatyczna całego świata. Oczywiście. Szkoda, że nie nazwali tego Microsoft Skype. No ale postanowili zostawić oryginalną nazwę. W związku z czym pierwsze, co zrobili, to spowodowali, żeby Skype działał tak jak e-mail, żeby to wszystko leciało przez ich serwer. W związku z czym dla użytkownika mogłoby się wydawać, że nic się nie zmieniło, ale efekt jest taki, że znowu metadane i możliwość zapisywania rozmów prawdopodobnie również. Czy taki lag jest ogólnie przez serwer Microsoft działa? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo na przykład gdybyśmy rozmawiali sobie tutaj bezpośrednio, tak? Jakbyśmy byli na Skype'ie, albo na przykład po prostu gdzieś ty w swoim pokoju, ja w swoim, to by też szło przez Stany Zjednoczone. To trochę bez sensu. Jakby szło bezpośrednio, byłoby szybciej. Tak? No ale to są jakby szczegóły techniczne. Kluczowa sprawa jest taka, że to też leci przez serwery i też należy uważać, co tam się dzieje. I jest bardzo praktyczny przykład. Dziennikarzy francuskiej agencji prasowej postanowiło przeprowadzić wywiad z dwoma rebeliantami syryjskimi. Mniej więcej 2 lata temu, same dwójki. Mniej więcej 2 dni czy 3 dni po tym wywiadzie ci rebelianci zniknęli i słup o nich zaginął. Tak? To byli ludzie, którzy się ukrywali i potrafili się dobrze ukryć, działali na tamtym terenie. Oczywiście może to być z wielką okoliczności. Natomiast wywiad był prowadzony przez Skype'a. Tak? Może to być zbieg okoliczności, a może to być sytuacja, w której po prostu te metadane zostały wykorzystane w taki, a nie inny sposób. Tak? Oczywiście, ponieważ ja jestem paranoikiem, więc zakładam wszystko, co najgorsze, ale cóż. No dobrze, wiemy już, jak działa internet, wiemy już, że zostawiamy za sobą cyfrowy ślad, wiemy, że zostawiamy sobie nasze dane. But wait, there's more. Ciasteczka. Kto wie, co to są ciasteczka? Cookies. Tak, dokładnie. Kandydat na prezydenta. Tak. Uwaga, może zawierać ciasteczka. Dobrze, a co to są te ciasteczka? Ok. To teraz... To szybciutko. Dobrze, zrobimy... Dobrze, to zaraz będziemy robili przerwę, ale najpierw ciasteczka. Jesteśmy serwerem strony internetowej. Mieszkamy sobie tutaj i serwujemy jakąś stronę internetową. Stronę, na którą użytkownicy się mogą logować. Czyli mamy jakichś użytkowników, którzy mają swoje pseudonimy i swoje hasła. Tak? I musimy w pewnym momencie, jak się taki użytkownik zaloguje, musimy im wystawić na przykład możliwość, nie wiem, dodania artykułu albo zrobienia czegoś, mniejsza z tym czegoś. I mamy
dostajemy połączenie od jakiejś przeglądarki. Jakaś przeglądarka o adresie X łączy się z naszym serwerem, prosi o stronę. Wyrzucamy stronę, cześć, proszę bardzo, to jest strona. Prosi o stronę logowania, proszę bardzo, to jest strona logowania. Dostajemy na tym z tego połączenia. Za każdym razem to jest nowe połączenie. My tylko widzimy, że adres jest ten sam. Tak? To nie jest tak, że utrzymujemy to połączenie. Nie. Za każdym razem to jest tak, jakby dostajemy nową kopertę. Jesteśmy na poczcie i dostajemy nową kopertę mówiącą podaj mi stronę, proszę bardzo. A potem nową kopertę z tego samego adresu, ale jednak jest to nowa koperta mówiąca podaj mi stronę logowania, proszę bardzo. A potem dostajemy nową kopertę mówiącą tu są dane do logowania. I teraz pytanie, skąd wiemy, że to jest cały czas ta sama osoba? Jeżeli wejdziemy wszyscy teraz na stronę pozwalającą sprawdzić nasze IP w internecie, nasz adres IP w internecie, wszyscy będziemy mieli dokładnie ten sam, bo jesteśmy w hotelowej sieci, tak? Skąd ja mam wiedzieć, jako serwer, tak, że te trzy połączenia z tego adresu to są te same albo nie te same, tak? Jest jedna bardzo prosta metoda, na którą wpadli inżynierowie w Netscape'ie dawno, dawno temu, to się nazywa czysteczką. Znaczy serwer, dając tę pierwszą stronę, mówi, o i przy okazji, trzymaj dla mnie tę losową liczbę, albo trzymaj dla mnie te informacje, tak? I za każdym razem, jak moja przeglądarka wchodzi teraz na przykład na stronę, na której się zalogowałem, mniejsza o to jaką, tak? To daje te informacje z powrotem serwerowi, serwer już wie, aha, czyli to jest na pewno ta osoba, bo tylko tej osobie dałem tę konkretną informację, to konkretne ciasteczko, tak? Ciasteczka powstały jako technologia służąca do tego, żeby móc zalogować użytkownika albo przechować pewne dane po stronie użytkownika, żeby nie trzeba ich trzymać u siebie. Na przykład jeżeli są strony, które pozwalają ustawić wielkość czcionki albo kolor albo coś takiego, bardzo często te informacje są trzymane od razu w ciasteczkach, żeby nie zaśmiecać bazy danych po stronie serwera. Tak, wchodzisz na stronę i serwer mówi, o dziękuję ci za informację o tym, jak mam ci wyświetlić tę stronę. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli możemy sobie ustawić ciasteczko w przeglądarce użytkownika, to oznacza, że możemy tego użytkownika bardzo dobrze śledzić. Tak? Bo za każdym następnym razem, jak ten użytkownik wejdzie na naszą stronę, to ta przeglądarka da nam to ciasteczko. I użytkownik na ogół o tym nawet nie wie. No dobrze. Więc ciasteczka mogą być dobre albo złe, ale teraz wyobraźmy sobie, że jest inny serwer. Powiedzmy sobie, że jest pierwsza strona, jest druga strona, jest trzecia strona, jest czwarta strona. I jest na przykład Facebook. Załóżmy. Tak? Ja jestem zwykłym użytkownikiem, który nie ma konta na Facebooku. Zupełnie tak sobie hipotetycznie załóżmy. Wchodzę na tę stronę. I są na nich takie przyciski lubię to. Problem polega na tym, że przyciski lubię to w kodzie źródłowym strony jest informacja, tu jest obrazek i ten obrazek mieszka sobie na serwerze Facebooka. Więc to, co moja przeglądarka robi tak naprawdę, to jest wchodzi na tę stronę, pobiera kod strony i stwierdza, aha, to ja muszę jeszcze pobrać ten obrazek z Facebooka. I wchodzi na Facebooka z informacją, w tym momencie Facebook ma informację o moim adresie IP, rodzaju przeglądarki, którego używam, znaczy której używam, dacie oczywiście, no bo to jest w tym momencie i stronie, na którą przed chwilą wszedłem. Bo jest powiedziane, pobieram ten obrazek w związku z tamtą stroną. Tak? I teraz jeżeli wszedłem na stronę tę i na wszystkich jest przycisk lubię to, kto wie o wszystkich stronach, na które wszedłem? Oczywiście Facebook. Tak? No, technologia nie jest ani dobra, ani zła, ale niestety nie jest neutralna. Facebook oczywiście od razu na dzień dobry ustawia ciasteczko. Co oznacza, że może jednoznacznie zidentyfikować tego użytkownika. I teraz nieważne, czy Państwo czy korzystacie sobie z internetu w tym hotelu, czy przez mobilkę, czy przez momencik, czy przez cokolwiek innego, to ciasteczko Was jednoznacznie identyfikuje, a Facebook sobie gromadzi te wszystkie dane. Po czym, jeżeli się w tym momencie zalogujecie na Facebooka, Facebook stwierdzi, spoko, czyli ta osoba z tym ciasteczkiem wchodząca po tych wszystkich stronach wcześniej, to jest nasz Ksiński. Dobra, włączymy profil, dziękuję, wszystko wiem. Tak. Przepraszam, to jest może głupie pytanie. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Ale jestem cyfrowym migrantem. No. Czy rozumiem to, że Facebook dostaje takie informacje z kliknięciem, czy bez? Bez kliknięcia. Bez kliknięcia. Bez kliknięcia. Właśnie o to chodzi, że ten obrazek lubię to, jest pobierany z serwera Facebooka, zanim klikniecie. Wchodzicie na stronę i jeżeli na niej jest
lubię to, Google Plus, Twitter i coś jeszcze, to w tym momencie te cztery firmy mają informację, że właśnie weszliście na tę stronę, a jeżeli mieliście wcześniej ustawione to ciasteczko, to wiedzą, kim jesteście. Czyli spokojnie można kliknąć. Trumcz. Jeżeli się ma konto na Facebooku, tak. Ale na przykład widziałem strony pornograficzne z przyciskiem lubię to. Znaczy nie ja, mój znajomy. Mój znajomy. To był research, więc nie zawsze chcemy kliknąć, tak? Ale tak jak powiedziałem na początku, chodzi mi o to, żebyśmy sobie tutaj wyrobili pewne nawyki, albo żebyśmy zrozumieli troszeczkę, jak działa technologia i dostawali czasem gęsi skórki. Bo ja na przykład jak widzę guzik lubię to, a już i tak często nie widzę, bo używam odpowiednich rozszerzeń, o których będzie w drugiej części po reklamach, to dostaję troszeczkę gęsiej skórki, tak? Dlatego na przykład zawsze kasuję ciasteczka, dlatego na przykład korzystam z trybu incognito, o którym będę sobie za chwilę mówił i dlatego robię różne inne rzeczy, żeby mnie nie śledzono po prostu. Bo ja sobie zwyczajnie nie życzę, nie mam kogo na tym, nie chcę, tak? Znaczy, z punktu widzenia sobie zadacza chleba, jak powiedzmy od tego czasu szukam czegoś, jakichś zakupów w internecie, ciasteczka w moim wypadku są pożyteczne, znaczy odwiedzę parę sklepów, chcę kupić ekspres do kawy, później włączę Facebooka i sugerowaną reklamę mam ekspresu do kawy, który potem okazuje, że takie tak chciałem. Super, potem kupujesz ten ekspres do kawy, przez najbliższe pół roku dalej masz reklamę ekspresu do kawy. Nie, niekoniecznie. No nie wiem. Znajomi mi się na to skarżyli. Ja jakby nie mam tego doświadczenia, ponieważ nie muszę czytać. Gdyby była taka opcja i kupiłem już, tak? Ale czy ja chcę takiej informacji udzielać, tak? Dla mnie ta funkcjonalność nie jest potrzebna. To znaczy jestem na tyle dobrze, że żyjemy w takim społeczeństwie konsumpcyjnym, jak klienta. No tak, ale teraz wracamy. O! Wcześniej nie wiesz, czy jest. Do tego wracam. Tak? I teraz historia. I to jest autentyk, tak? Amerykańskie przedmieście, rodzina, która składa się z ojca, mamy, 15-letniej córki i chyba 10-letniego synka, tak powiedzmy, tak? No mają jakąś kartę tą lojalnościową lokalnego sklepu Target. To jest taka duża sieć w Stanach Zjednoczonych. No i regularnie, tam raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, mniejsza z tym, dostają taką broszurkę reklamową Targetu z jakimiś tam promocjami, etc. Generalnie przydatna sprawa. I owóż, pewnego pięknego dnia, do tego domku na przedmieściu, gdzie mama jest już po menopauzie, przychodzi broszurka, bez dwóch zdań kierowana do kobiety w ciąży. Bez dwóch zdań. Znaczy, pieluszki, nie pieluszki, odżywki dla dzieci, tego typu rzeczy. Jednoznacznie kierowana do kobiety w ciąży. W ogóle bez wątpliwości. Ojciec się oczywiście, który odbiera pocztę, wkurza, stwierdza, a co gdyby moja córka to odebrała? To prawidłowy amerykański dom, tam się o seksie nie rozmawia, tak? W związku z czym idzie do Targetu i robi awanturę i potem nasyła swoich prawników, a potem musi przepraszać. Dlaczego? Kto zgadnie? Córka jest w ciąży. Córka była w ciąży i o tym wiedział Target, zanim wiedziała o tym rodzina. Dlaczego Target o tym wiedział? Bo przestała kupować podpaski. Tak? To jest tak proste. Tak? I teraz to fajnie, że mogę kupić ten ekspres do kawy. A jak przestanie kupować kawę, to znaczy, że jest w ciąży. Niekoniecznie. Także znowu, tak, mamy to kontinuum od bezpieczeństwa czy prywatności po wygodę i z powrotem. I teraz pytanie, gdzie się chcemy ustawić, tak? Bo może być tak, że ta wygoda rzeczywiście jest ważna, a może być tak, że nie jest. Tylko znowu, to co powiedziałem na początku, chciałbym, żebyśmy to my podejmowali świadomą decyzję, a nie ktoś podejmował tę decyzję za nas. Bo ja mogę nie chcieć kupić ekspresu do kawy, tak? Albo nie wiem, dać informacji, że jestem w ciąży. Okej, to jest zły przykład. Ale mogę chcieć na przykład na innej stronie włączyć ciasteczka, żeby uzyskać jakąś inną funkcjonalność. I to powinna być decyzja mnie jako użytkownika, a nie systemu, tak czy inaczej zdefiniowany. Tak? Dobra. No dobra, to już kończymy sobie. Ostatnia rzecz, którą powiem przed przerwą, to jest to, że bardzo ładnie nam to wyszło,
że jeżeli nie płacimy za usługę, to nie jesteśmy klientem. Jesteśmy? Jak skończyć to zdanie? Kto ma pomysł? Produktem. Nasze dane się zbiera, nasze dane się agreguje, anonimizuje, chociaż z tą anonimizacją to różnie bywa, po czym sprzedaje na przykład reklamobiorcom. Tak zarabia na siebie Facebook, tak zarabia na siebie Google, tak? Oni nie zarabiają na, znaczy zarabiają też na przykład Google, zarabia na Google Docsach, na których tam można zapłacić za tam jakiś dostęp korporacyjny, cokolwiek w tym stylu, tak? Ale głównym źródłem kasy Google'a są reklamy. A źródłem kasy Google'a są reklamy dlatego, że mogą bardzo dokładnie powiedzieć: słuchaj, nie ma problemu, mogę tylko i wyłącznie 15-letnim dziewczynom, które na przykład właśnie miały swój pierwszy okres. No bo mogą coś takiego zrobić, tak? Bo na przykład wyciągną te informacje z e-maili. To nie jest dowcip, tak? Moi znajomi, dwójka moich znajomych ma konta na Gmailu, oboje. Bardzo długo byli razem, potem przestali być razem. Następnego dnia, że tak powiem, bardzo kulturalnie się rozstali, spotykając się w świecie fizycznym, tak? Nie było rozstanie przez SMS-a. Natomiast jakby temperatura ich rozmów przez e-mail troszeczkę się zmieniła, tak? Następnego dnia zaczęli dostawać reklamy portali randkowych. Znowu, to może dla kogoś to może być wygodne, ale dla mnie to jest taka sytuacja, w której odczuwam jakby trochę za dużo informacji tam gdzieś poszło. To nie jest to, co chcemy zrobić. Dobra, i ostatnia rzecz. Aha, oczywiście telefony działają tak samo. Znaczy, wcześniej sobie powiedzieliśmy o tych metadanych telefonicznych, teraz mówiliśmy bardzo dużo o internecie, tak? W telefonach nie ma ciasteczek, ale zdajemy sobie sprawę, że to, co jest mówione przez telefon i wysyłane w SMS-ach, idzie w sposób w zasadzie nieszyfrowany. Szyfrowanie okant różnych części ciała podłóz. I każdy, kto bardzo, bardzo, bardzo chce, dostanie się do naszej rozmowy, jeżeli wie, gdzie jesteśmy w danej chwili. Tak? Dobrze. To postraszyłem. Robimy sobie 5-minutową przerwę. Słuchajcie, to teraz przejdziemy sobie troszeczkę bardziej do praktyki. Poniżyłem. Ale ile można? Najpierw troszeczkę uegzemplifikuję. O, pokażę na przykład to. Słuchajcie, czy ktoś z was kiedykolwiek zaglądał w kod źródłowy strony internetowej? Że zadam takie... No dobrze, o, dobrze. Takie pytanie. Zrobimy sobie tak. W każdej przeglądarce w tej chwili, no ja używam Firefoxa, dlaczego? Dlatego, że Firefox to jest wolne i otwarte oprogramowanie. Co to jest wolne i otwarte oprogramowanie? To są programy komputerowe, których twórcy mówią: spoko, napisałem coś fajnego, czy napisałem coś fajnego, dzielę się z tym ze światem, można z tego korzystać, można z tym robić różne fajne rzeczy, ale najważniejsze, mogę zobaczyć kod źródłowy programu, mogę go zmienić, mogę go ulepszyć i mogę zweryfikować na przykład, czy on nie robi jakichś brzydkich rzeczy. Tak? Z Google Chrome nie mam takiego luksusu. Tak? I teraz to, że nie wszyscy jesteśmy programistami i zrozumiemy, co w tym kodzie źródłowym siedzi, to jest prawda, ale z drugiej strony, jeżeli kod źródłowy jest dostępny, to więcej oczu patrzy. Jest parę takich dziwnych osób jak ja, czy moi znajomi, którzy czasem spojrzą w kod źródłowy Firefoxa i stwierdzą: ok, wygląda na to, że wszystko jest w porządku, a potem spróbują to samo zrobić z Chromium czy z Chromem i stwierdzą: niestety, tak? nie możemy tego zweryfikować, nie wiemy, co Google Chrome robi pod spodem. To też jest ważna rzecz, na którą warto zwracać uwagę. To znaczy, korzystam z Linuxa, korzystam z Firefoxa, korzystam z paru innych wolnych, otwartych narzędzi zamiast zamkniętych i, że tak powiem, czarnych skrzynek, które nie wiem, co robią. Tak? Bo jak nie wiem, co robią, to mogą robić coś bardzo brzydkiego i były różne przykłady, że rzeczywiście to robiły. Ale nie o tym. Każda przeglądarka w tej chwili ma coś, co się nazywa Zbadaj Element. Jak jesteśmy na jakiejś stronie, klikniemy sobie Zbadaj Element, to dostaniemy... Zaraz zrobimy tak. Dostaniemy coś takiego. To jest kod źródłowy tej strony. Możemy sobie z nim zrobić różne rzeczy, ale nie będziemy robić bardzo dużo różnych rzeczy, bo nie jesteśmy tutaj, żeby się uczyć programować HTML-u, jeżeli można to nazwać programowaniem. To jest takie narzędzie, które nam pokaże wszystkie żądania. Znaczy, jak wchodzimy na stronę internetową, wydaje nam się, że to jest siup i mamy stronę. A tak naprawdę strona internetowa składa się z szkieletu, takiego nazwijmy to, i w różnych miejscach tego szkieletu jest informacja: a stąd tutaj pobierz obrazek stamtąd, a tutaj pobierz obrazek stamtąd. Tak? To, co mówimy o Facebooku. Tak? Na jaką stronę sobie wejdziemy? Poproszę o jakiś przykład jakiegoś portalu informacyjnego. One. Dobrze? Nie są. Wchodzimy na one. Zobaczcie.
To są wszystko zapytania, które nasza przeglądarka w międzyczasie robi, tak? Każdy z tych, ich jest w tej chwili, zaraz zobaczymy, ile jest w tej chwili. Oh. Może tak będzie lepiej. E, 145 żądek. Jedna strona, 145 różnych plików, pliczków i różnych obrazków, obrazeczków, etc. Tak? 147. No dobra. I teraz zobaczmy sobie, skąd te żądania sobie idą. Jest Onet, Gemius.pl. Gemius.pl to jest polska firma robiąca analitykę, tak? Czyli zbierają dane o użytkownikach. Well, tak, to już wiemy, że Gemius nas śledzi. Mamy, pewnie gdzieś będzie jakiś Facebook, tak sądzę. OCDN to jest pewnie... Jest, oczywiście, że jest, proszę bardzo, tak? GIF. I to jest po prostu obrazek, czyli prawdopodobnie to jest dzień dobry, lubię cię, tak? Pewnie znajdziemy gdzieś tu jakiegoś Google'a i różne inne takie rzeczy, tak? Pokazuję to, żeby jakby uwiarygodnić to, co mówiłem wcześniej. Tych zapytań jest rzeczywiście dużo, ale możemy to zrobić lepiej i ciekawiej. Zachęcam do tego, żeby sobie to zrobić w domu. Klikamy w dodatki i w dodatkach, ja już mam pobrane, więc nie muszę, ale możemy wyszukać. Dodatek Lightning się nazywa, czyli promień światła. Włączymy go sobie. Teraz zrobimy tak. Okay. I tu mamy taką ikonkę, o, proszę bardzo, ikonkę Lightbeam. Tu będą się pojawiały wszystkie strony, wszystkie adresy serwerów, na które żądania wykonała nasza przeglądarka. Czyli jeżeli tam będzie Facebook, to będzie Facebook, jeżeli będzie Onet, to będzie Onet. Te, które wykonamy sami, ręcznie, te, które wynikają bezpośrednio z tak jakby akcji użytkownika, czyli użytkownik kliknie linka, albo użytkownik wpisze w adresie onet.pl, czy cokolwiek innego, te będą kółkami. Natomiast te, które pójdą sobie tam pod spodem, bo to wynika z budowy strony, będą trójkącikami. Teraz zobaczymy, co się będzie działo, dobrze? Przesunę tu. Tu sobie to przesunę. Dobrze. onet.pl. Co dalej? Jeszcze jakieś 3-4 strony poproszę. WPP. PZP.pl. PZP.pl. O PZP.pl? O PZP.pl. Dobrze. Zobaczymy, czy nas śledzą. A ja jeszcze wejdę na Hackerspace. To jest strona warszawskiego Hackerspace'a. A co powiedziałem, że będą reklamy, to będą reklamy. No dobrze, niech one się załadują. Jesteśmy załadowani. Gazeta.pl się jeszcze ładuje. Ładuje się. No niech się załaduje. Niechże się załaduje. Ja strasznie nie lubię przeglądać internet bez adblocka. To specjalnie tutaj robię, żebyśmy zobaczyli te wszystkie reklamy i tak dalej, ale to strasznie jest nieprzyjemne. No dobrze. Mamy Lightbeama. Tak? Tu weszliśmy sami. Tak? To jest prawdopodobnie strona ta początkowa Ubuntu, którą widzieliśmy. To jest hackerspace.pl, zaraz sobie zobaczymy. Zobaczcie, ile jest tych trójkątów. Ile jest tych domen, na które nasza przeglądarka weszła, bo im te strony powiedziały, słuchaj, weź stąd obrazek, lubię to, stąd Google+, stąd coś. I teraz ciekawa rzecz. Zobaczcie, do ilu informacji ma dostęp Facebook, tak? Facebook wie, Gazeta wie, że byliśmy na Gazecie, WP wie, że byliśmy na WP, Onet wie, że byliśmy na Onecie, a Facebook i Google wiedzą, że byliśmy na wszystkich trzech. Tak? Gdzie jest OPZZ? O, OPZZ jest z kolei do Google'a podłączony, więc Google jeszcze wie, że byliśmy na OPZZ-cie. Dzień dobry. Tak? Google i Facebook w tym momencie, i Twitter jeszcze dodatkowo, ale to tylko o Gazecie i chyba WP, wiedzą o nas więcej niż strony, na które wchodziliśmy. Tak, na dzień dobry. To jest 5 różnych stron, na które weszliśmy. To jest wszystko, tak? Zaraz, to sobie schowajmy. Teraz, żeby rozprawić się z mitem złego hakera, to hackerspace.pl jest zupełnie poza, tak? Mamy tylko obrazek gdzieś z tweet image, ale to będziemy musieli... Ktoś widocznie wrzucił, będę musiał
wyrazić swoje zdanie na ten temat. Tak? Nie śledzimy z zasady. Nie ma żadnych google'owych dodatków, nie ma żadnych facebookowych dodatków. Jak ktoś sobie sam da radę. Tak? Dobrze, to teraz zrobimy parę innych rzeczy. Zaczynamy zajęcia praktyczno-techniczne. Ochrona przed nadzorem. AdBlock Plus, HTTPS Everywhere, to zaraz wyjaśnię o co chodzi, oraz Privacy Badger. Te trzy nazwy naprawdę warto sobie zapisać. AdBlock Plus, HTTPS Everywhere i Privacy Badger. Tak? Dlaczego? HTTPS Everywhere, kto... Znaczy, rozumiem, że wszyscy kojarzymy zieloną kółeczkę i adres HTTPS. Wiemy co to jest? Wszystkie strony z szyfrowaniem. Tak jest. I teraz chodzi... Z tym szyfrowaniem to oczywiście też różnie bywa, ale chodzi o to, że jak mamy zdecentralizowane internety, to jeżeli używamy HTTP, to cała informacja leci czystym tekstem. Koniec, kropka. Jeżeli używamy HTTPS, to wszystkie te punkty po drodze oczywiście wiedzą, gdzie wchodzimy i kiedy, ale nie znają treści. Tak? To znaczy, oczywiście, chyba że tam jest guziczek lubię to, no to wtedy Facebook też wie, bo to jest dodatkowe połączenie. Ale przynajmniej jeżeli chodzi o nasze hasła, jeżeli chodzi o nasze, nie wiem, maile czy cokolwiek w tym stylu, jeżeli wchodzimy i mamy HTTPS, to wiemy o nich tylko my i strona, na którą wchodzimy i wszystkie inne strony, którym ta strona udostępni oczywiście. Ale już nikt nas na przykład w kafejce internetowej nie podsłucha. To jest bardzo ważne, tak? Co robi HTTPS Everywhere? HTTPS Everywhere ma listę stron, po których wiadomo, że mają możliwość wchodzenia za pomocą szyfrowania, tak? HTTPS. I jeżeli w jakikolwiek sposób próbujemy wejść bez szyfrowania, to automatycznie HTTPS Everywhere mówi, nie, wchodzimy z szyfrowaniem, w ogóle się nie zastanawiamy. Bo przeglądarki zwykle działają w ten sposób, że jak wpiszemy w pasku adresu na przykład facebook.com, to przeglądarka wykona zapytanie do Facebooka czystym tekstem HTTP, Facebook odpowie, spadaj mi na szyfrowanie, bo szyfrujemy i wtedy przeglądarka powie, okej, to już będę szyfrował. Tak? Natomiast HTTPS Everywhere jakby ten pierwszy krok nieszyfrowany w ogóle odpada. Od razu na dzień dobry lecimy w sposób szyfrowany. Więc bardzo warto to mieć. AdBlock Plus po prostu wycina reklamy. Ja osobiście na przykład używam AdBlocka w ten sposób, że na stronach, które chcę wspierać i które wiem, że te reklamy nie są zbyt upierdliwe, po prostu wyłączam AdBlocka. Na tych stronach, tak? Na innych mówię nie. Jeżeli widzę reklamy z dużych sieci reklamowych, to wiem, że te reklamy też służą do tego, żeby zbierać dane. O mnie tym się nie podoba. Privacy Badger to jest rozszerzenie, które na przykład wycina guziki lubię to i różne inne bardzo brzydkie rzeczy, które są upierdliwe. I znowu, na stronach, na których chcemy, żeby były, możemy sobie go wyłączyć, tak? Ale to jest wtedy nasza decyzja. To nie jest tak, że admin wrzucił to nieszczęsne lubię to, nic z tym nie możemy zrobić. To jest na zasadzie, wchodzimy na stronę, chcemy ją polubić, okej, nie ma problemu, wyłączam Privacy Badger, mogę polubić, mogę dodać do Google, mogę zrobić co chcę, tak? Ciekawostka, w Niemczech jest prawo, które mówi, nie pamiętam dokładnie co mówi, ale efekt jest taki, że wszystkie guziki lubię to, wszystkie guziki Google Plus i tak dalej, na stronach niemieckich, dla niemieckich odbiorców, są wyszarzone. I te wyszarzone wersje są trzymane na serwerach tych stron. Czyli nie ma tego dodatkowego zapytania. I teraz jak ja wejdę na taką stronę i kliknę to szare, tak jakby nieaktywne. Dopiero jak kliknę ten wyszarzony lubię to, dopiero wtedy pobierany jest faktyczny guzik z Facebooka i dopiero wtedy ja klikam drugi raz i lubię to. Więc nie ma tego śledzenia, ale to nie chcę sobie ogarnąć takie prawo, tak? My musimy robić jakieś obejścia typu Privacy Badger. Pytanie jest. Tak. A czy te wszystkie elementy, o których powiedziałeś, mogę też na innej przeglądarkach wykorzystać tylko na Firefoxie? AdBlock Plus jest na pewno na Chromium i na Chroma. HTTPS Everywhere wydaje mi się, że jest na Chromium i Chroma. Privacy Badger wydaje mi się, że jest, ale głowy nie da. Natomiast gorąco zachęcam do używania jednak mimo wszystko Firefoxa, ponieważ Chrome jest zamkniętym oprogramowaniem i nie wiemy, co w nim w środku siedzi. I nie wiemy, czy przypadkiem tam pod spodem po prostu nie stwierdza, o Privacy Badger, a ja cię i tak zignoruję. Tak? Prawdopodobnie tak nie robi, ale jakby to jest ten poziom paranoi, na który ja bym wszedł. Znaczy Firefox, dobry, Chrome, nie wiem, tak? Więc wybieram Firefox. Dobrze. Tak, już momencik, ja tylko zrobię jedną rzecz. Dobrze. No, zamkniemy sobie Firefoxa. Tak, nie wiem. Już. Było pytanie. Tak, a jak wchodzę na to niemieckie,
strony z Polski, to mam normalnie. No tak. Właśnie jest na nim rodzinę. Nie, bo właśnie... Niestety... No bo tak. No bo dlaczego nie? Dobrze. Mamy nowe otwarcie. Mamy na przykład Adblock Plusa tutaj. Mamy HTTP Zebriwer tutaj. To sobie kliknę teraz tego. To jest nasz... Tak wyglądał nasz stary graf, tak? Po tych pięciu stronach. To teraz ja wywalę te dane. Tak, wywalamy dane, dziękuję. Zaczynamy od zera. I teraz tak, wp.pl, tak? onet.pl, gazeta.pl, opzz.pl oraz hspace.pl. Tak, niech się załadują. Razy się pewnie załadują troszkę szybciej, bo na przykład różne brzydkie rzeczy zostaną wywalone. O, teraz też wszedł do hackerspace'a, później było. Dobrze, jesteśmy. Jakby trochę lepiej, tak? Jakby trochę lepiej. Już nie 30, już nie wianuszek 30 różnych śledzących nas lub nie domen. Jest jedna, która jakby dwie, które są troszeczkę martwiące. Aha, Facebook oczywiście i Google Tag Manager. Chodzi o to, że oni sobie zmieniają te domeny regularnie. Nie wszystkie, nie zawsze są złapane, ale zobaczcie, zupełnie jak CGM, tak? Nie wszystko wyłapaliśmy, ale sporo udało się wyłapać, tak? Sporo już udało się wyłapać. Problem jest przynajmniej znacząco zmniejszony, tak? Więc to jest taka bardzo prosta rzecz, którą możemy zrobić po prostu na dzień dobry i od razu zacząć, tak? Druga prosta rzecz, którą możemy zrobić, żebyśmy byli troszeczkę mniej śledzeni tak ogólnie w internecie, to jest używanie trybu incognito, zwanego też przez niektórych trybem pornografii. Tak, tryb incognito, ja w ogóle, jak korzystam z przeglądarki, zwykle mam otwarte dwa okna przeglądarki. Jedno okno to jest okno normalne, nie w trybie incognito, tam mam swoje zakładki, tam mam różne rzeczy. A drugie okno to jest okno w trybie incognito. Jak to można zrobić w Firefoxie? Znowu, każda przeglądarka to ma. Nowe okno prywatne, proszę bardzo, klikniemy sobie nowe okno prywatne. I teraz to, co to robi, to kasuje wszystkie dane. Ciasteczka, nie ciasteczka, jakieś zachowane pliki, jakieś różne inne tego typu rzeczy po wyłączeniu tego okna. Czyli ja się nie muszę zastanawiać, czy skasowałem ciasteczka, czy nie skasowałem ciasteczka, które ciasteczka skasowałem, etc. Tak? Na strony, którym ufam, wchodzę w normalnym oknie, które mam otwarte tam sobie pod spodem, tak? I na przykład jakbym się tutaj chciał zalogować na stronie Hackerspace, bym to zrobił tutaj w normalnym oknie. Natomiast linki od znajomych, jakieś tego typu rzeczy, wszystko w oknie incognito, tak? Nie jest to specjalnie duży problem. Oczywiście w oknie incognito możemy się też zalogować, nie wiem, na Facebooka czy na cokolwiek innego i sobie z niego korzystać, co ma nawet dodatkowy plus, bo zalogujemy się, skorzystamy, zamkniemy okno i wszystkie ciasteczka z Facebooka też lecą, tak? Czyli to oznacza, że znowu będziemy musieli się potem zalogować, co jest może trochę mniej wygodne, gdzieś tutaj był ten wykres, tak? Ale z drugiej strony, jak łazimy sobie po dziwnych stronach, czy mniej dziwnych stronach, czy całkiem normalnych stronach, bo kogo to w sumie powinno obchodzić, to już na przykład Facebook nie będzie o tym wiedział. Pojawi mu się 10 różnych profili, których nie może w żaden sposób połączyć w jeden. Super, dla mnie bomba, tak? Dobra, to na przykład okno incognito. Ja teraz zrobię jeszcze taki numer. O, tak, dobrze, to teraz dalej lecimy w praktykę. Hasła. O właśnie, tak? Ja włączyłam tryb incognito i tu mam duże wyniki, że nawet jeżeli jestem w tym trybie, to znaczy tam są tak dalej, mogę się skorzystać. Tak. Chodzi o to, że ta informacja dalej idzie normalnie przez internet. To nie jest tak, że tryb incognito magicznie rozwiązuje wszystkie problemy. To, co tryb incognito robi, to, że trudniej cię będzie zidentyfikować w sieci. W sensie, pochodzisz po jakichś stronach, wejdziesz na Facebooka i tak dalej, w momencie, w którym zamkniesz to okno, cała ta historia leci. W związku z czym potem, jak otworzysz znowu okno i zaczniesz chodzić po innych stronach, te strony, nawet jak będą miały guzik lubię to, Facebook nie będzie mógł połączyć tych dwóch twoich sesji jakby chodzenia po internecie w jedną. Tak? Nadal to wszystko idzie przez internet, nadal to wszystko idzie przez dostawcę, nadal to wszystko idzie przez twojego pracodawcę na przykład. Tak? Więc jeżeli siedzimy w pracy, to pracodawca ma dostęp do całej naszej komunikacji, jeżeli to leci po jego łączu, tak? Zwykle. Chyba, że używamy szyfrowania, ale są
dla dużych firm, dla dużych korporacji są nawet rozwiązania pozwalające w sposób niewidoczny rozpinać to szyfrowanie HTTPS, zaglądać do środka i zapinać się z powrotem, tak żeby użytkownik nie zauważył. Tak? Więc na przykład HTTPS też nie jest rozwiązaniem wszystkich możliwych problemów, ale jest lepszy niż nic. Więc zdecydowanie korzystamy z HTTPS, zdecydowanie zachęcam do korzystania z okna prywatnego, bo to pozwoli na przykład trochę lepiej zachować swoją prywatność przed Facebookiem, czy Googlem, czy różnymi innymi tego typu rzeczami. A jeżeli chodzi o ochronę od pracodawców, czy od takiego skoncentrowanego nadzoru, to za chwileczkę do tego dojdziemy. Dobra. Teraz tak, skoro już jesteśmy w tematach praktycznych, to powiemy sobie o hasłach. Jak powinno być zbudowane silne hasło? Kto ma pomysł? Rzucamy jakieś. Wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Cyfry, duże, małe litery. Znaki specjalne. Jeszcze raz? Znaki specjalne. Znaki specjalne. Długie czy krótkie? Długie. Długie. Czyli co? 64 znaki, znaki specjalne, liczby, cyfry. Dobra. No, ale jednocześnie takie, żeby dało mi się pasowanie. O, właśnie. Tu jest kluczowa sprawa. Znowu, zobaczcie, wracamy do tego wykresu. Co z tego, że ja będę... Historyjka z życia. Duża firma. Tysiące pracowników, duży dział IT, dziesiątki pracowników, polityki bezpieczeństwa napisane na 500 stronach A4 i dostępne w każdym dziale i tak dalej, i tak dalej. Polityki bezpieczeństwa mówią, każdy pracownik, każda pracownica musi co miesiąc zmieniać hasło. Każde hasło musi mieć minimum 24 znaki, w tym znaki specjalne, cyfry, małe, duże litery, spacje, Bóg wie co jeszcze. Czyli musimy to zmieniać co miesiąc i musi to być super długie hasło. Aha, i nie może zawierać żadnych fragmentów znanych słów. Czyli nie może być tak, że tam jakiś na przykład fragment tego hasła to jest jakieś słowo. Tak? To musi być faktycznie losowy ciąg znaków. I wiesz, jak to się kończyło, bo ja tak pracowałem. Właśnie, tak, właśnie do tego zmierzam. Że na kartce sobie wypisywali. Tak jest. Słonecznik tak zwany. Monitor z żółtymi karteczkami. Tak? Bo przecież nie zapamiętam tego hasła. Nie mam możliwości zapamiętania 24-znakowego hasła zupełnie losowego. Na miesiąc. Nie ma takiej fizycznej możliwości, tak? To jest bardzo ciekawa kwestia, bo w tym wypadku próba działu IT pójścia w stronę bezpieczeństwa przez kompletny brak wygody wylądowała w sytuacji braku wygody i braku bezpieczeństwa. Tak? To też trzeba brać pod uwagę. Czasem taka polityka może być konieczna w niektórych sytuacjach i zaraz sobie powiem, jak przechowywać hasła w sposób sensowny. Tak? Ale w sytuacji, w której hasełko jest na monitorze albo gdzieś widziałem też rozwiązanie bardziej bezpieczne, pod klawiaturą. No już jest trochę lepiej, tak? Już jest trochę lepiej, bo dostawca pizzy nie przeczyta wszystkich haseł w biurze. Tak? Jest to powiedzmy sobie jakiś krok do przodu, tak? Dobrze, czyli już wiemy, że tutaj jest problem z wygodą i bezpieczeństwem. To ja jeszcze postraszę. Na przykład... Jakie to jest też faktor rzeczywiście? Zaraz powiem. Dobrze, tak zrobimy. Dzień dobry. Przy okazji, jest taka wyszukiwarka internetowa DuckDuckGo, kaczka, kaczka, idź. Mają najgłupszą nazwę na świecie. Nie wiem, dlaczego wybrali tak idiotyczną nazwę, ale przynajmniej są świadomi, jeżeli chodzi o kwestię prywatności. Tak? Nie powiem, że kompletnie nie śledzą, bo pewnie trochę śledzą, ale przynajmniej trochę się starają. W związku z czym, jeżeli macie możliwość, korzystajcie z DuckDuckGo. Ja się na to praktycznie całkowicie przerzuciłem. Nie wszystko, nie zawsze tam znajdziecie. Czasem trzeba się odnieść do wujka Google'a albo czegoś innego. Ale w 99 przypadkach mi te wyszukiwania w zupełności wystarczą. A w wielu przypadkach na przykład od razu wyświetlają to, czego szukam bez wchodzenia na stronę. Chciałbym was troszeczkę przerazić. Zobaczcie, to jest lista najpopularniejszych haseł na świecie. To nie jest dowcip. To jest hasła regularnie wyciekają w taki czy inny sposób. To nie powinno się dziać, ale się dzieje. Nie powinno się dziać, bo na przykład jeżeli ja tworzę stronę internetową, to nie powinienem trzymać haseł w bazie danych. Powinienem trzymać pewną przeróbkę tych haseł, skrót kryptograficzny, który pozwala mi zweryfikować, czy ktoś zna to hasło, ale ja nie muszę znać tego hasła. Tak? Czyli nawet jak ktoś mi się włamie do bazy danych, ja nie powinienem mieć hasła. Tak? Ponieważ ludzie niestety używają tych haseł w wielu miejscach jednocześnie. Ktoś sobie tworzy hasło, potem używa. Kto nigdy w życiu nie użył ponownie tego samego hasła do innej usługi? Świerszcze. Tak? Cisza. Nikt. No więc właśnie. No dobrze. To jest lista najpopularniejszych haseł. Jest moje ulubione, to są te dwa. Let me in, wpuść mnie i trust no one, nie ufaj nikomu.
Nie wiem nawet, jak to skomentować. Oczywiście są też takie kwiatki jak password oraz dużo bardziej bezpieczne password. Co to, znaczy, o co w tym chodzi? Jak się zastanawiamy nad zrobieniem, stworzeniem nowego hasła, to mamy znowu, chodzi o model tego, jak działamy. Mamy taki model w głowie, że przyjdzie ktoś, będzie grzebał w naszej przeszłości, zgadnie, jak nazywał się nasz stary pies, albo jakie nazwisko panieńskie ma nasza mama, i wymyśli, czyli muszę wymyślić takie hasło, które się na pewno ze mną w ogóle nie kojarzy, tak? No to komu przyjdzie do głowy, że moim hasłem będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tak? Mamy zupełnie odwrócony model zagrożeń. Wyobrażamy sobie kogoś, kto będzie nas konkretnie targetował, a gwarantuję wam, że niestety albo na szczęście najprawdopodobniej nigdy w życiu nie spotkacie się z sytuacją, że ktoś będzie wam konkretnie z imienia i nazwiska próbował włamać się na konto jakiekolwiek. To, co się dzieje, to są automatyczne skrypty, które próbują złapać wszystkie konta na Gmailu, które mogą. Lecą po prostu po wszystkich kontach, po wszystkich adresach e-mail, które znają, gmailowych, a potem próbują różnych haseł. I teraz pierwsze, co robią, to próbują haseł z listy najpopularniejszych haseł. Dlaczego? Bo są najbardziej popularne, jest największa szansa, że akurat trafimy, tak? Drugie, co robią, to próbują ataku słownikowego, czyli lecą po słowniku języka angielskiego na przykład, albo jeżeli wiedzą, że użytkownik jest Polakiem, to używają słownika języka polskiego i lecą po kolei po słowach, ewentualnie zamieniając niektóre znaki, na przykład o na zero i tak dalej, i tak dalej. Takie standardowe rzeczy, tak? A potem na samym końcu te skrypty robią, znaczy zwykle do tego nie dochodzą, ponieważ to się już nie opłaca, bo większość haseł tak złapiemy na tym, tak? Ale jeżeli ktoś jest bardzo uparty i naprawdę bardzo chce, to potem jest po prostu losowanie po kolei wszystkich możliwych haseł, czyli A, B, C, A i tak dalej, i tak dalej. To zajmuje nieprawdopodobną ilość czasu i nikt tego zwykle nie robi. A nasz model zagrożenia jest zwykle nastawiony na tę ostatnią możliwość. Tak, zwykle sobie właśnie to, że hasło ma mieć 64 znaki, wszystkie małe, duże litery, etc., etc., to jest ochrona przed tą ostatnią możliwością. Kompletnie nie biorąca pod uwagę, że i tak polegniemy na tych pierwszych dwóch. Mam pytanie, że jak właśnie te hasła się tak ustawia i na przykład są, że hasło jest silne, czy to rzeczywiście się... Znaczy to jest bardzo prosty algorytm, on sprawdza, czy są małe, duże litery, znaki specjalne itd., itd., tak? Jeżeli są, jeżeli nie ma tam słowa słownikowego, to jest silne hasło, tak? Tylko że z tym jest problem, bo powolutku dochodzimy już do momentu, w którym muszę niestety odpowiedzieć, a co to znaczy dobre hasło? Bo dużo powiedzieliśmy sobie, co to znaczy złe hasło, tak? Złe hasło to jest hasło, którego się nie da zapamiętać, złe hasło to jest hasło, które jest na tej liście, złe hasło to jest hasło, które jest słowem ze słownika i złe hasło to jest hasło, które łatwo zgadnąć. Na przykład imię mojego psa, tak? Bo faktycznie może ktoś kiedyś, Anusz Widelc, tak? Albo mój pies po prostu się znajdzie na liście najbardziej popularnych haseł. Co to jest dobre hasło? Dobre hasło musi mieć dwie cechy. Musi chronić przed tymi zagrożeniami, o których mówiłem, tak? Czyli musi być długie, musi zawierać różne fajne litery, znaki, cyfry, to prawda. Ale musi też być łatwe do zapamiętania. I tutaj wchodzimy w taką bardzo prostą rzecz. Co nasz mózg najłatwiej zapamiętuje? Ciągi znaków? Nie. Znaczy ciągów znaków do widzenia, tak? Słowo? Obrazy. Obrazy też. Ale potrzebujemy czegoś, co jest tekstem. Frazy, zdania. Tak? Jeżeli ja wypiszę zupełnie losowe hasło, na przykład Q2Z2ZVR3T, tak? Gwarantuję, że popatrzymy sobie na to, ja zamknę tę kartkę i za 5 minut nikt już nie będzie pamiętał, ewentualnie ktoś, kto ma naprawdę bardzo dobrą fotograficzną pamięć, być może zapamięta na minut 10. Jeżeli zapiszemy sobie hasło różowe słonie na balkonie, wyobraźmy sobie teraz balkon, gdzieś jakiś balkon i na nim dwa takie siarczyście różowe słonie. Wyobraźliśmy sobie dwa różowe słonie na balkonie? Super. Zamiast dwa piszemy po prostu dwójkę. Hasło zawiera litery i cyfry. Tak? Spacje to są znaki specjalne. Mamy bardzo bezpieczne hasło. Gwarantuję, że za godzinę spytam, jakie było hasło, wszyscy będziemy pamiętać. A jeżeli ktoś nie pamięta, no to nie pamięta, trudno, tak? Ale, że tak powiem, stosunek osób pamiętających do niepamiętających, liczby osób pamiętających do niepamiętających będzie dokładnie odwrotny. Frazy to są bardzo dobre hasła. Są długie, zawierają znaki specjalne i tak dalej. Zawierają wprawdzie słowa słownikowe, ale to nie jest aż taki problem, bo to nie jest jedno słowo słownikowe, tylko to jest całe zdanie.
Więc tutaj znowu ktoś będzie musiał sobie przeczytać ten słownik i zrobić wszystkie możliwe kombinacje słów. No to nie jest do zrobienia, tak? To niektórzy grafomani kupują. Ale ten. To są dobre hasła. I jakby, jeżeli mamy możliwość, zbudujmy sobie. Po pierwsze, błagam, nie używajmy hasła dwa różowe słonie na balkonie. Ja tego przykładu używam na wszystkich tego typu szkoleniach. Ja wiem, że to jest oczywiste, ale moje oczy widziały nieprawdopodobne rzeczy. Najprostszą rzeczą, którą możemy sobie zrobić, to zrobić sobie jakąś frazę, w którą możemy wstawiać różne rzeczy. Tak? I w tym momencie pamiętamy, jak się buduje ta fraza i możemy wstawiać różne rzeczy związane, albo najlepiej niezwiązane, z portalami, na które się logujemy. Tak? I już mamy nasz własny generator haseł. Już jest nieźle. Tak? Już nie musimy tego samego hasła używać do kilku różnych rzeczy i nadal mamy szansę je zapamiętać. No dobra. Są takie fajne portale, które mówią, to nie jest na zasadzie, że zakładamy tam konto i sprawdź siłę swojego hasła, tylko to jest na zasadzie, podaj mi swoje hasło, a powiem ci, jak jest silne. Spotkaliście się z czymś takim? No więc wierzcie mi na słowo, że są. Czy to jest dobry pomysł? To jest dramatycznie zły pomysł. Tak? To znaczy, po dzisiaj naprawdę wystarczy nam do oszacowania tego, czy się hasło jest silne, czy nie, ta prosta zasada, że małe, duże litery, znaki specjalne i liczby i dwa różowe słonie na balkonie. I już wiemy, że to jest mocne hasło. Tak? A podawanie naszych haseł komukolwiek to jest bardzo zły pomysł. Tak? Znaczy, ja wiem, znowu, mam nadzieję, że to jest oczywiste, ale już znowu spotkałem się z różnymi dziwnymi tego typu sytuacjami. Dobrze, co możemy zrobić, bo tych haseł mamy miliony. No dobrze, może nie miliony, ale może tysiące, tak? Jest coś takiego. Jest coś, co się nazywa KeePass. Wikipedia robi się miła, dobrze. Jest coś, co się nazywa KeePass. I to jest, proszę Państwa, program, który służy do zarządzania hasłami. Niczym więcej. I tak naprawdę to oznacza, możemy sobie zrobić po prostu naszą własną bazę danych haseł. To trzyma te hasła w sposób zaszyfrowany na dysku. Do otwarcia tego zbioru haseł, czy każdego z tych zbiorów haseł oddzielnie, musimy mieć własne hasło, tak? No, jakby coś za coś, tak? Ale to oznacza, że żeby dostać się do naszych wszystkich haseł, potrzebujemy w optymalnym świecie trzech haseł. Hasła do odblokowania szyfrowania dysku twardego, które oczywiście mamy. Hasła do odblokowania systemu operacyjnego, tak? Do zalogowania się do systemu operacyjnego i hasła do KeePassa. To są wszystkie trzy hasła, które musimy pamiętać. Tak? Nawet jeżeli stracimy dysk, jeżeli ktoś tam ukradnie to, nie wiem, tego laptopa, czy wykradnie ten plik z hasłami, nie dostanie się do niego bez naszego master password, tak? Więc to hasło musi być super dobre. A ten programik ma taką przyjemną opcję, że generuje nam bardzo mocne hasła. To znaczy nie musimy już sami generować tych haseł, tylko możemy mu powiedzieć, słuchaj, loguję się na taki a taki portal, wygeneruj mi hasło. Generuje hasło, wklejamy to hasło, nigdy nawet nie musimy pamiętać tego hasła. Tak? W większości przypadków, w większości portali, na które się logujemy raz lub dwa razy w życiu, to jest dużo lepsze rozwiązanie niż używanie tego samego hasła w kółko. Tak? I tak nie musimy tego hasła pamiętać. I tak znowu się zalogujemy na niego, na ten portal pewnie za pół roku. Trudno, tak? To wejdziemy do KeePassa, wyciągniemy nasze hasło, skopiujemy nasze hasło, wkleimy, dziękuję. Nie musimy tego pamiętać. Tak? Ja tego używam w kółko i na okrągło, również do różnych ważnych haseł i uważam, że to jest dobra praktyka. To znaczy wolę mieć sytuację, w której te hasła leżą na dysku w sposób zaszyfrowany i bezpieczny i hasło do tego programu pamiętam i je bardzo dobrze, bo używam go codziennie, bo codziennie muszę sprawdzać te hasła, więc mam je w palcach, niż sytuacja, w której nie daj Boże zapomnę jakieś hasło do bardzo ważnej usługi. Tak? Nawet jeżeli wchodzę na nią raz na pół roku. Więc to załatwia nam raz, że bezpieczeństwo haseł, bo generuje bardzo mocne hasła. Możemy oczywiście sami podać też hasło, możemy sami tam wkleić to hasło, tak? Które sami wygenerujemy. Po drugie, załatwia nam problem zapomnienia hasła i braku dostępu do jakiejś usługi. Tak? Gorąco zachęcam. Tak? Jeżeli ktokolwiek, nie będę pytał, ale jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek zapisał jakiekolwiek hasło na kartce, albo nie daj Boże na dysku twardym, polecam. Gorąco polecam. Dobrze. Gdzie byliśmy? No dobra, to już wiemy, jak to jest z hasłami. Dobrze, szyfrowanie dysku i szyfrowanie różnych innych dziwnych rzeczy.
Okej. Na każdy w zasadzie system operacyjny istnieją rozwiązania do szyfrowania dysków. Ja podam dwie nazwy. Pierwsza nazwa to jest TrueCrypt. Ktoś słyszał o TrueCrypcie wcześniej? Okej. TrueCrypt był bardzo dobry, ale w pewnym momencie ekipa, która robiła TrueCrypta, to było wolne i otwarte oprogramowanie, wypuściła ogłoszenie, z którego wynikało, że TrueCrypt już nie jest bezpieczny. To się stało prawie 2 lata temu, nadal nie wiemy tak naprawdę, o co poszło i o co chodzi, czy to był jakiś żart, czy ten. Natomiast w tej chwili TrueCrypt jest uważany za niebezpieczny. Nie dlatego, że znaleziono jakieś błędy, tylko dlatego, że no tak powiedzieli twórcy, to powiedzmy, że im zaufamy. Powstało na szczęście, ktoś wziął ten kod źródłowy, powstało nowe oprogramowanie, które się nazywa VeraCrypt i to jest to, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Ja je nawet zapiszę. Tak? I to jest rozwiązanie, które nam pozwoli zaszyfrować pliki na dysku albo zaszyfrować sam dysk. Nie będziemy sobie tego robić, bo to zwykle zajmuje trochę czasu, ale jeżeli byśmy mieli taką potrzebę, a zachęcam do tego, żeby mieć kiedyś taką potrzebę, to jest jedno z rozwiązań, z których możemy to skorzystać. Jest to o tyle też przyjazne, że działa generalnie na każdym systemie operacyjnym. Tak? Więc jeżeli mamy plik do przeniesienia między Maciem, Windowsem a Linuxem, też sobie damy radę i nie powinno być z tym problemu. Także szyfrowanie dysku. Dlaczego? Dlatego, że Anusz Widelec nam ktoś ukradnie laptopa. Albo po to, żeby zdobyć laptopa, albo po to, żeby zdobyć dane. Historia z życia wzięta, zresztą nie jeden raz. W pewnym momencie wyciekły dane milionów ubezpieczonych w brytyjskim systemie zdrowotnym. Milionów. Imię, nazwisko, ten numer identyfikacyjny ich i daty urodzenia. Wszystko. Wszystko, co jest potrzebne do zrobienia bardzo brzydkich rzeczy wobec wielu, wielu osób. W jaki sposób te dane wyciekły? Urzędnik jechał ze swoim laptopem w metrze i po prostu zostawił torbę, był zmęczony. Nieszyfrowanie dysku, jeżeli macie dostęp do takich danych, to jest moim zdaniem zbrodnia. Tak? Znaczy, za to ktoś powinien tu siedzieć. Zakładam, że nie mamy dostępu do tego typu danych, ale wszyscy mamy gdzieś jakieś dane, które lepiej byłoby trzymać zeszyfrowane. Tak? Więc mamy VeraCrypt, możemy go używać. Kto z Was używa Androida? Ręka do góry. Dobrze, to po pierwsze gratuluję użytkownikom Linuxa, ponieważ Android to jest Linux, także już jest troszeczkę do przodu. Nie jest taki super idealny, bo Google robi różne brzydkie rzeczy z tym systemem, no ale trudno. Natomiast druga rzecz, jeżeli macie Androida w wersji 4.0 lub nowszej, do czego też znowu zachęcam, możecie włączyć pełne szyfrowanie wszystkich danych. Tak? Znajdziecie to sobie tam w opcjach. Zachęcam do tego, żeby je włączyć. FBI, NSA i różne inne 3-literowe i 4-literowe agencje bardzo narzekają na to, że Android taką opcję wprowadził. W iPhone'ie, z tego co wiem, też taka opcja jest. To, że te agencje narzekają na te opcje, zdaje się sugerować, że nie mają dostępu do tych danych, jeżeli one już są zaszyfrowane, czyli nie ma tam jakiegoś tylnego wejścia. To nie jest zagwarantowane, ponieważ do kodu źródłowego iPhone'a, iOS'a i do kodu źródłowego akurat tej części Androida nie ma dostępu, więc nie możemy tego zweryfikować. Ale jest sugestia, że to może być dosyć bezpieczne, tak? Więc jeżeli mamy jakieś dane na komórce, no bo sytuacja, że mamy bardzo ważne dane na laptopie, laptop, zaszyfrowany dysk, super, super, bezpiecznie, etc., etc., a potem to wszystko przerzucamy na nieszyfrowanego Androida, ale... No dobrze, tak? Dobra. Dobra, ja sobie teraz sprawdzam szybciutko, co jeszcze nie powiedziałem. Okej. Dobra. Teraz sobie powiemy chwileczkę o komunikacji. Wracamy do tego modelu internetu, który sobie mieliśmy. Mamy internety, mamy komunikację, mamy to nasze hasło. Mamy komunikację od Kazia do Ani, tak? Dobrze pamiętam? I teraz kto w idealnym świecie powinien mieć dostęp do komunikacji między Kaziem a Anią? Kazio i Ania, koniec, kropka, nie ma więcej. Tak? Żeby to osiągnąć w idealnym świecie, po pierwsze komunikacja szłaby bez serwerów, tylko szłaby od Ani przez jakieś punkty sieci bezpośrednio do Kazia, tak? I z powrotem podobnie, bo zawsze są jakieś punkty sieci, ale jeżeli jest serwer, to znaczy, że Kazio się musiał zalogować albo Ania się musiała zalogować, zostawić swoje dane i powiedzieć, tak to jestem ja. Tak? Więc w idealnym świecie nie leci to przez serwery, tylko leci po prostu peer-to-peer, bezpośrednio.
a po drugie jest zaszyfrowane end-to-end, tak to się brzydko nazywa, czyli Ania szyfruje dane w taki sposób, żeby tylko Kazio mógł je odczytać, a Kazio szyfruje te dane w taki sposób, żeby tylko Ania mogła je odczytać. I oczywiście nikt nie będzie siedział i wstukiwał w Enigmę literek, potem wysyłał Ani maila z tymi literkami wpisanymi w Enigmę. Mamy lepsze metody do tego. Jedną z metod lepszych, która spełnia oba te wymogi, tak? Czyli wymóg tego, żeby to było peer-to-peer, bez serwerów pośredniczących, i wymóg tego, żeby było zaszyfrowane end-to-end, czyli tylko te dwie strony mogły to odczytać. I dodatkowy wymóg, to jest bardzo ważne i to bardzo często umyka, żeby tylko ci użytkownicy kontrolowali te hasła, te klucze, które służą do szyfrowania. Bardzo często po Snowdenie pojawiły się jakieś miliony dziwnych firm, które mówią: zagwarantujemy ci bezpieczną komunikację, wygenerujemy ci twoje hasło i ten nasz software będzie bardzo wygodny i on będzie szyfrował, a hasło ci nie zginie, bo my je trzymamy na serwerze. Czy to brzmi jak dobry pomysł? No nie, tak? Czy ufamy tej firmie? Ja bym jej nie ufał. Ale skoro chcemy już mieć bezpieczną komunikację, znaczy, że prawdopodobnie mamy jakieś informacje, które chcemy, żeby nigdzie nie wychodziły, tak? A nawet jak nie chcemy, to do cholery jasnej, to jest nasza prywatność, to jest nasze prawo. W związku z czym, jeżeli słyszycie, że my przechowamy twoje hasła, albo twoje klucze, albo cokolwiek w tym stylu, nie, trzymamy się z daleka. Użytkownik musi sam kontrolować swoje klucze, to jest niestety zwykle dosyć upierdliwe, bo na przykład to oznacza, że jeżeli chcę korzystać z tego samego software'u i z tego samego szyfrowania na dysku, znaczy na komputerze i na moim smartfonie, no to muszę te klucze jakoś przenieść, tak? Nie zawsze jest to oczywiste i jasne, ale mniejsza z tym. Więc trzy warunki. Peer-to-peer, szyfrowanie end-to-end i to, żebym ja kontrolował klucze. Jest coś takiego, co się nazywa TOX. To się pojawiło mniej więcej półtora roku temu, bo ktoś w internetach się wkurzył: ale dlaczego oni nas podsłuchują? Ja nie chcę być podsłuchiwany. Ale czekaj, ale jak to Skype już nie leci peer-to-peer, już nie leci bezpośrednio, tylko przez serwery Microsoftu? Tak być nie może, napiszę lepszy. Czy jest lepszy, to wam już zostawię do oceny. Z bardzo prostego powodu, to jest jeszcze wersja rozwojowa. Tak? To się będzie czasem sypać. Taka jest prawda. Natomiast on tu wyświetla dla Linuxa, no bo jestem na Linuxie w tej chwili. Natomiast możemy sobie pobrać i możemy sobie uruchomić. To wygląda mniej więcej tak, więc interfejs nie jest specjalnie obcy. Jest jedna rzecz, która może zdziwić użytkownika Skype'a czy użytkownika czegokolwiek innego. Może ja zrobię tak. Może ja po prostu pokażę TOX'a na żywo. Dobrze, mamy TOX'a. Postaram się powiesić w ten sposób, żeby on nie pokazywał moich znajomych. Jeżeli chcemy dodać znajomych, musimy mieć TOX ID tego znajomego. Co to jest TOX ID? Możemy o tym myśleć jako o koncie bankowym. Tak? To jest bardzo długi numer. Ja zaraz pokażę taki numer, znaczy pokażę swój numer. To jest bardzo długi numer, który pozwala się zidentyfikować w sieci TOX. W sieci TOX nie ma serweru, więc nie ma takiego wygodnego zaloguj się i to jest ten użytkownik, itd. Trzeba było znaleźć inną metodę i tą metodę po prostu znaleziono w ten sposób. To są bardzo długie identyfikatory, które pozwalają jednoznacznie identyfikować użytkowników w tej sieci. Tak? To na początku jest troszeczkę upierdliwe, bo trzeba się tym identyfikatorem w jakiś sposób wymienić, ale jeżeli zaczniemy o nich myśleć jako o kontach bankowych, to włączą nam się wszystkie dobre, takie pragmatyczne zwyczaje związane z kontami bankowymi. Tak? Czyli numer konta bankowego muszę mieć, żeby komuś wysłać pieniądze? Trzeba mieć. Czyli numer konta bankowego muszę mieć, żeby wysłać komuś pieniądze? No tego kogoś, odbiorcy, tak? Czyli numer konta bankowego muszę mieć, żeby zweryfikować, czy pieniądze są na pewno od osoby A? Osoby A. To w ogóle jest oczywiste, tak? Więc zamiast wchodzić na poziom klucze publiczne, klucze prywatne i różne inne dziwne rzeczy, myślimy sobie o tym po prostu jako kontach bankowych, tak? Ja mam swój numer konta bankowego, który wygląda tak, jest długi, upierdliwy i nikt go nie pamięta. Dokładnie tak samo jak z kontami bankowymi, tak? Jeżeli ja ten numer dam innemu użytkownikowi TOX'a, ten użytkownik TOX'a w tym momencie może się ze mną komunikować. Dziękuję, pozamiatamy. Tylko tyle. Czyli do bezpiecznej komunikacji musimy sobie znaleźć tylko i wyłącznie bezpieczny kanał przekazania tego numeru konta, tak samo jak z kontami bankowymi. Mail.
Różnie, tak? Ale jeżeli mamy możliwość wymienienia się takim numerkiem na żywo, świetnie. To, co ja robię na przykład, to jeszcze akurat tego numeru nie mam na wizytówce, ale na swojej wizytówce mam inny numer, który spełnia bardzo podobne zadanie. Na samym dole, może puszczę po prostu, proszę bardzo. Na samym dole tam jest bardzo długi ciąg znaków znaczy cyfr i liter. I to jest w innym tego typu rozwiązaniu dokładnie taką samą rolę spełnia. Tak? I w tym momencie, jeżeli ja się z kimś wymienię taką wizytówką i ta osoba też ma u siebie taki numerek, to ja już wiem, że zweryfikowaliśmy sobie te numery. Że, to są, że nikt nam po drodze nie podłożył świni i nie próbuje w środku tutaj udawać, że to jest ta osoba. Tak? Więc jedyna rzecz to jest, żeby się wymienić tym numerkiem. Jak się wymienił tym numerkiem, jesteśmy bezpieczni. I jest bardzo fajna metoda też obejścia tego problemu wymieniania się numerkiem. Bierzemy ten numerek, wysyłamy go na przykład mailem czy czymkolwiek innym do osoby, z którą chcemy rozmawiać. I w momencie, w którym zaczynamy rozmawiać z tą osobą, a to obsługuje rozmowy głosowe i wideo, czytamy kilka pierwszych znaków tego numeru. Bo jeżeli by ktoś był po środku, tak, jeżeli by ktoś zrobił coś takiego, że wysyłamy maila z naszym numerkiem, ten ktoś przechwytuje naszego maila, zatrzymuje go w jakiś sposób, powiedzmy sobie, i zmienia ten numerek, tak? A potem tamten ktoś wysyła zaproszenie do tego numeru podłożonego przez kogoś innego, tak? Czyli do naszego atakującego, który jest gdzieś tam w środku. I w tym momencie komunikujemy się tak jakby przez tą osobę, myśląc, że komunikujemy się z tą osobą na końcu bezpośrednio, tak? To ma nazwę, to się nazywa Man in the Middle. W tym momencie bardzo łatwo jest oczywiście podmienić tekst, czyli numerek w mailu, ale praktycznie niemożliwe jest na żywo podmienienie, jeżeli ktoś go przeczyta. Czyli nawet jeżeli wyślemy taki numerek mailem, to potem możemy całkiem dobrze zweryfikować, czy na pewno nikt nam tutaj nie podkłada świni. Po prostu, słuchaj, sprawdź, czy to jest na pewno ten numerek. Zobacz swój numer, zobacz u siebie mój numer i powiedz mi, czy pierwsze cztery litery to jest 3FA2. Jeżeli tak, jesteśmy raczej bezpieczni. To jest takie dziwne obejście różnych dziwnych problemów komunikacyjnych. No dobrze. Także po pierwsze TOX. Gdzieś tu mieliśmy zapisane rozwiązanie. Więc mamy Heracryp, mamy TOX. Mamy TOX. Dobrze. Co dalej? Z narzędziówki. Ponieśliśmy sobie rozszerzenia do przeglądarki. To. Kto wie, co to jest to? Dobrze. Co to jest to? Tor to jest internet w internecie. Zwykle, jeżeli staram się nie użyć słowa pismak. Dziennikarz. Zwykle, jak jakiś dziennikarz pisze o torze, to jest zwykle ta wstrętna, okropna, obrzydliwa sieć pedofilów, którzy nic nie robią, tylko się włamują na konta bankowe po to, żeby wysadzić w powietrze ambasady amerykańskie. Generalnie taki można mieć obraz sytuacji. Tak? Prawda jest taka, że to jest po prostu sieć anonimizująca. Tak? Sieć, która pozwala ukryć, skąd i z kim komunikujemy się przez internet. TOX pozwala nam się komunikować w sposób zaszyfrowany i bezpieczny, ale nasze adresy IP będą widoczne. To znaczy te osoby, które są pomiędzy nami, nie będą miały dostępu w ogóle do komunikacji w środku, tak? Natomiast będą widziały, że adres IP X i adres IP Y gadają ze sobą. I będzie prawdopodobnie mógł wywnioskować, że to jest TOX. Natomiast jeżeli użyjemy jeszcze dodatkowo Tora, to będziemy już całkiem nieźle chronieni również przed tym zbieraniem metadanych. Jak działa Tor? Króciutko. Nie tu. Mamy Anię i mamy Kazia i znowu mamy internet, tylko tym razem nie rysuję całego internetu, tylko wszystkie te kropki to są tak jakby punkty w sieci Tor. Punktem w sieci Tor może być na przykład laptop, na którym jest Tor uruchomiony. Jeżeli używamy Tora, nasz laptop może być punktem w sieci Tor, albo może nie być, tak? To pytanie, jak sobie, czy zdecydujemy się pomagać sieci Tor, czy nie. Takich punktów w sieci Tor jest kilkadziesiąt tysięcy w tej chwili. One są bardzo ważne. Dlaczego? To działa troszeczkę tak jak internet, to znaczy każdy punkt może gadać z każdym punktem i informacja przechodzi przez kilka takich punktów,
a dokładnie z tego co pamiętam przechodzi przez trzy takie punkty zawsze. I to są po prostu jakieś punkty w sieci, które mają oprogramowanie to uruchomione. W jaki sposób to działa? Informacja jak wychodzi od Ani, żeby dojść do Kazia, jest szyfrowana, ale nie szyfrowana tylko tym, tak jak TOX między Anią i Kaziem, jest szyfrowana na cebulkę. To znaczy, tor u Ani stwierdza, ok, to ja sobie wybiorę taką trasę, tu, tu, tu i tu. Trzy punkty po drodze, tak? I teraz informacja jest zaszyfrowana w taki sposób, że mamy na przykład to zapytanie, czy te informacje, która sobie, Kazio powiedzmy sobie jest serwerem www, na który Ania chce wejść, tak? W środku jest to zapytanie, w środku jest ta informacja, cześć, jestem przeglądarką taką a taką, daj mi proszę stronę internetową taką a taką, tak? Nie chcemy, żeby ktokolwiek po drodze wiedział, że Ania się komunikuje z tym serwerem, nie chcemy, żeby ktokolwiek po drodze wiedział, co tam jest w środku komunikowane. W związku z czym rozwiązanie jest następujące. Mamy serwer jeden, drugi, znaczy te punkty w sieci tor i trzeci, tak? Jakieś. Trzy, dwa, jeden. Informacja wychodząca od Ani jest zaszyfrowana, aha, a tutaj oczywiście Kazio. Informacja wychodząca od Ani jest zaszyfrowana na cebulkę. Pierwszą warstwę tej cebuli może zdjąć tylko i wyłącznie ten serwer, tak? Ale nadal nie ma dostępu do treści i ma informację tylko i wyłącznie, że komunikuje się Ania z dwójką. To wszystko, tak? Potem dwójka może zdjąć te informacje, te warstwy numer dwa, ale wtedy ma informację tylko, że komunikuje się jeden z trójką i nadal nie ma dostępu do informacji w środku. A potem trójka zdejmuje trzecią warstwę szyfrowania i ma informację, że komunikuje się dwójka z K, ale nie ma dostępu do treści, bo są dane zaszyfrowane przez K, tak? I nie ma pojęcia o tym, że w ogóle istnieje jakaś Ania. I w drugą stronę jest robione dokładnie to samo. Tak? W związku z czym nie ma możliwości, znaczy są oczywiście jakieś próby pod tytułem, jeżeli ja obserwuję sieć w tych dwóch punktach, to mogę wywnioskować, że jeżeli tutaj i parędziesiąt milisekund później tutaj pojawił się jakiś pakiet, to prawdopodobnie jest to od Ani, tak? Ale to jest bardzo trudne i wymaga niesamowitych zasobów. To jest to, co mówiłem wcześniej, że podnosimy tutaj bardzo poważnie podnosimy poprzeczkę dla wszystkich osób, które próbują robić coś bardzo złego. I tor on sobie siedzi tam pod spodem, ale w takim najbardziej praktycznym ujęciu jest coś, co się nazywa Tor Browser, czyli przeglądarka Tora. Teraz pokażę. Pomysł jest bardzo prosty. Twórcy Tora wzięli Firefoxa, wzięli Tora i zrobili jedno oprogramowanie, tak? To jest Firefox, który chce komunikować z siecią tylko i wyłącznie przez Tora. I generalnie wygląda po prostu jak Firefox. Przepraszam, akurat wybrałem w tym wypadku wirtualną Polskę. To będzie działać trochę wolniej. Możemy sobie wejść na przykład na Onet. Albo na cokolwiek innego. To będzie działać troszkę wolniej, ale ma wbudowane parę bardzo przyjemnych rzeczy, na przykład ma wbudowanego adblocka, ma wbudowanego tora i po zamknięciu oczywiście kasuje wszystkie ciasteczka, wszystkie dane, wszystko, tak? Generalnie, jeżeli chcemy, w idealnym świecie nie używalibyśmy innej przeglądarki, tak? Nie żyjemy w idealnym świecie, więc prawdopodobnie nadal będziemy używać różnych przeglądarek, natomiast zachęcam do tego, żeby po prostu wejść na... Szukamy sobie, nie pamiętam dokładnie adresu, ale w dowolnej wyszukiwarce, na przykład w DuckDuckGo, można sobie wyszukać Tor Browser. O, jest. Bum. Coś tu jest. Pobieramy i uruchamiamy i działa. Tak? Więc kolejna rzecz, którą sobie dopiszemy w naszej listy przyjemnych rozwiązań. Tor i Tor. Którą mamy godzinę? Ło! Kończę chyba. Za 10 minut. Dobrze. Dobra. I teraz tak, żebyśmy sobie to troszeczkę uporządkowali, jeszcze zobaczę, o czym miałem powiedzieć. Aha, już wiem, o czym jeszcze miałem powiedzieć. Dobrze. No dobrze, to nawet się mieścimy. Dobra.
Jest jeszcze jedna, jest jeszcze jedna technologia, którą można tak na szybko polecić. Tak, po pierwsze oczywiście są metody szyfrowania e-maili, ale one są upierdliwe, niestety. Tak? Znaczy ja szyfruję swoje maile, ale uruchomienie tego zajmie dobre pół godziny, jeżeli nie 40 minut. To można zrobić. Można to zrobić z rozszerzeniami na przykład do klienta pocztowego Thunderbird, ale informuję, że coś takiego jest i że coś takiego można zrobić. Jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, to na końcu samym podam, gdzie można się z taką potrzebą udać, żeby uzyskać pomoc. Natomiast nie będę tego teraz rozwijał, tak? Bo to jest po prostu zbyt mało wygodne. Tak? Dobra. Kolejna rzecz, o której chciałem koniecznie powiedzieć. O tym pewnie słyszeliście. VPN-y to jest na przykład, ja w tej chwili korzystam z VPN-u, który jest uruchomiony w warszawskim hackerspace. Tak? Czyli moje IP, jeżeli ktoś teraz patrzy, z jakiego IP wchodzę na stronę, jeżeli nie używam akurat przeglądarki Storem, to zobaczy, że wchodzę z warszawskiego hackerspace'a. To jest cała informacja, którą będzie miał o moim IP i mojej geolokalizacji. Oczywiście cała reszta informacji typu ciasteczka, nie ciasteczka, identyfikacja przeglądarki, etc. nadal są takie same. To niczego nie zmienia. VPN to jest metoda postawienia sobie szyfrowanego kanału między tym miejscem, gdzie jesteśmy w tej chwili, między naszym komputerem po prostu, a jakimś miejscem, w którym mamy taką usługę albo wykupioną, albo dostępną. Tak? Na przykład członkowie warszawskiego Hackerspace'a mogą korzystać z Hackerspace'a, z VPN-u do Hackerspace'a. Tak? Są VPN-y, które są płatne, są VPN-y, które są darmowe. Też nie będę przechodził przez tą listę, bo po prostu to można sobie wyszukać albo ewentualnie spytać tam, gdzie powiem zaraz, że można spytać. Natomiast to jest metoda zabezpieczenia się przed podsłuchiwaniem w tym miejscu, w którym w danej chwili jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w kafejce internetowej, no to po pierwsze zakładam, że wszyscy używamy HTTPS i nie wysyłamy żadnych haseł czystym tekstem na Boga. Tak? Znaczy zawsze jak się gdziekolwiek logujemy, sprawdzamy tą kółdeczkę nieszczęsną. Jeżeli nie ma tej kółeczki, to won. Tak? Ale druga rzecz jest taka, że czasem ktoś może pójść czystym tekstem, czasem możemy popełnić jakiś błąd. To jest niestety zupełnie naturalne. VPN pozwoli nam się zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Zresztą Tor również. To znaczy, ja częściej używam Tora niż VPN-ów. Dlaczego? Dlatego, że VPN zmienia tylko IP, z którego wychodzę. Czyli zamiast kogoś, kto mnie podsłuchuje tutaj, może być ktoś, kto mnie podsłuchuje w hackerspace warszawskim. Tak? Szanse są nawet być może większe, ale tamtym akurat bardziej ufam. Natomiast jeżeli używamy na przykład VPN-a, VPN-y są bardzo często używane w biznesie. Siedzę w hotelu, odpalam VPN-a do mojego pracodawcy i korzystam z sieci korporacyjnej u swojego pracodawcy, bo wtedy w tym momencie pracodawca tak jakby rozszerza swoją sieć fizyczną na tę wirtualną część, którą jestem ja w tej chwili. Mam szyfrowane połączenie. Tak? Albo siedząc u pracodawcy możemy odpalić sobie VPN-a i korzystać z jakichś rzeczy, które on zablokuje. Ale w tym wypadku naprawdę lepiej użyć Tora. Tak? Także VPN jest użyteczny, ale w większości wypadków w takiej praktyce, nie wiem, aktywistów czy po prostu zwykłych osób, które chcą korzystać w sposób prywatny z internetu, Tor jest lepszym wyjściem. Mówię o VPN-ie, bo jest i nie chcę, żeby się tutaj rzeczy jakieś były niedopowiedziane. Dobra. Jeszcze mam czasu, jeszcze mam chwilkę. Dobrze. To teraz pokażę. Teraz pokażę jeszcze jedną rzecz. Dobrze, nie pokażę tej jednej rzeczy. Dobra. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś pytania na tym etapie? Po tej dawce, po tym zrzucie wiedzy. No dobrze. Jak nie ma pytań, to teraz tak. Wiemy już, że możemy szyfrować dyski twarde i że czasem warto zaszyfrować dyski twardy. Wiemy już, gdzie... Aha, jeszcze nie dopisałem kipasa. Tak? Wiemy już, że możemy sobie przynajmniej trzymać nasze hasła w sposób bezpieczny i zaszyfrowany. Wiemy, jakie są bezpieczne hasła. Wiemy, że zamiast Skype'a i różnych innych hangoutów, które są jakby nadzorowane i mogą być cenzurowane i różne rzeczy mogą się z nimi dziać, możemy używać Toxa i gadać sobie bezpiecznie i wygodnie i że tak powiem, w
naszej tutaj osobistej prywatności. Możemy używać Tora i przeglądarki i Tor Browser po to, żeby nikt nas nie śledził w tym sensie, że nie widział, z jakiego adresu rozmawiamy, tak? To jest bardzo fajne. Czasem staram się w ogóle nie używać Google Docsów. Znaczy, nie mam konta na Gmailu, czasem ktoś mnie w jakiejś tam organizacji prosi, słuchaj, rzuć okiem na ten dokument, ja mówię, prześlij mi go mailem, nie dotykam tego. No ale czasem niestety wychodzi tak, że raz na rok mi się zdarzy, zawsze przez Tor browser. A ponieważ Google odgaduje, w jakim języku chcesz mieć interfejs na bazie adresu IP, więc miałem na przykład interfejs po francusku, w Swahili, no bo wylatujemy do internetu w losowych miejscach świata. To jest też bardzo jakby ciekawe. Trzeba sobie poradzić z tym interfejsem, ale można też zmienić ten język. Wiemy, że jest coś takiego jak VPN i że może nam się przydać, aczkolwiek Tor browser prawdopodobnie będzie lepszym rozwiązaniem. Jeszcze o relacji pracownik-pracodawca. Jeżeli działamy w związkach zawodowych albo działamy w jakikolwiek inny sposób, który pracodawca może uznać za naruszający jego nie wiadomo jakie wydumane interesy, i jeżeli się boimy, a powinniśmy się bać, jeżeli jesteśmy w sieci korporacyjnej, to pracodawca ma pełen dostęp do wszystkich naszych danych. Do wszystkiego, co wysyłamy, chyba że używamy szyfrowania, tak? Ale może na przykład zablokować pewne usługi. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Chyba najczęstszym powodem wpadek jakichkolwiek w kontekście cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informatycznego i tak dalej, jest przypadkowe wygadanie się. Nie, że zawiedzie oprogramowanie, nie, że zawiedzie sprzęt. Nie, ktoś niechcący gdzieś coś chlapnął. Tak? Więc pierwsza rzecz, nie używamy laptopa od pracodawcy do czegokolwiek, co mogłoby wzbudzić jakieś zastrzeżenia pracodawcy. Słuszne bądź nie. W ogóle mnie to nie interesuje, tak? Ale rozdzielamy te dwa światy fizycznie. Bo nie będziemy mieli możliwości, gwarantuję wam, że jeżeli będziemy używać tego samego sprzętu, w pewnym momencie niechcący coś klapniemy, gdzieś coś pójdzie, wyślemy nie ten plik, cokolwiek, tak? Nie. Rozdzielamy to na dwa światy i tak samo ze wszelkimi kontami typu e-mail, jakieś konta sieci społecznościowej, jakieś konta związane z, nie wiem, tam jakieś hangouty i tak dalej, nie hangouty. Cała komunikacja, która jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana albo kontrolowana przez pracodawcę, albo przez kogokolwiek innego, z kim możemy mieć jakiś zatarg, oddzielnie. Najlepiej fizycznie oddzielnie. Najlepiej nie trzymać nawet, nie logować się na te same konta z tego samego komputera, jeżeli mamy taką możliwość. A prawdopodobnie na ogół mamy, bo jeżeli w pewnym momencie ukułem takie jedno krótkie zdanie, żeby podkreślić, gdzie tu jest problem. Jeżeli coś jest technicznie możliwe, to jest praktycznie nieuniknione. Tak? Jeżeli jest technicznie możliwe, że będziemy podsłuchiwani w internecie, to wcześniej czy później będziemy podsłuchiwani w internecie. Okazało się, że wcześniej niestety. Tak? Jeżeli pracodawca czysto teoretycznie, na poziomie technicznym, może mieć dostęp do jakichś danych, wcześniej czy później prawdopodobnie do nich będzie miał dostęp. Tak? Jeżeli robimy coś z jego czyjej sieci, będzie miał do tego dostęp, rozdzielamy te światy fizycznie. Tak? To jest po prostu dobry zwyczaj i dobra praktyka. Dobra, tu mamy narzędzia. Jeszcze mogę mieć pytanie? Tak, proszę bardzo. Czy jakiś polecasz program na przykład do obsługi pocztu, na przykład typu Thunderbird? Tak, Thunderbird. Tak? Bez dwóch zdań Thunderbird. On ma swoje oczywiście problemy, ale znowu jest wolnym i otwartym oprogramowaniem, tak? Ci z nas, którzy to programują, mogą zobaczyć ten kod, mogą go zweryfikować i wiele osób weryfikuje. Tam z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, nie ma żadnego syfu. W sensie żadnych podsłuchiwaczy. A do Thunderbirda są rozszerzenia pozwalające szyfrować pocztę. Nazywa się to Enigma i to ja zapiszę. Tak? Dobrze. Warto używać w ogóle klientów pocztowych zamiast webmaili, bo wtedy całą pocztę trzymamy na dysku, tak? A nie gdzieś nie wiadomo gdzie za chwilę może zniknąć. Co może być super ważne na przykład w kontekście jakiegokolwiek zatargu z pracodawcą. Jeżeli gdzieś mamy zatarg z pracodawcą, pracodawca może się na przykład posunąć do tego, że skasuje jakąś pocztę z serwera pocztowego. Tak? Jeżeli trzymamy to na dysku, to powiemy nieładnie, nieładnie, matactwo.
Czyli jak korzystam sobie na przykład Stora, tak? A jednocześnie mam pocztę na Gmailu, to jakby cały wysiłek jest bezsensowny. Trochę tak, ale trochę tak, dobrze, że to podniosłem, przepraszam, tak, o tym nie powiedziałem. Trochę tak, a trochę nie. To jest, wracamy od początku do tego, co mówiłem o zagrożeniach. Pytanie, przed jakim zagrożeniem chcemy się obronić? Jeżeli jestem aktywistą w Iranie albo w Korei Północnej, tak, korzystanie z Tora, żeby się dostać na Facebooka czy Gmaila, ma sens. Dlaczego? Bo moim zagrożeniem jest lokalny rząd, który próbuje cenzurować, czy dostać się do informacji, z kim ja się komunikuję, tak? I jeżeli na tym, jeżeli ten Gmail nie jest przypisany do mojego nazwiska, tylko jest po prostu jakimś kontem, którego ja używam i nikt nie wie, że to jestem akurat ja, to tak samo z Facebookiem, tak? To na przykład fantastyczną rzecz, ja nie jestem wielkim fanem Facebooka, ale Facebook zrobił w pewnym momencie fantastyczną rzecz. W sieci to, sieć to może działać w ten sposób, że skaczemy sobie przez nią i wychodzimy do zwykłego internetu. Na przykład tak jak wpisałem wp.pl, tak? Przeskoczyliśmy przez sieć Tor i wyszliśmy do zwykłego internetu. Wypad nie ma pojęcia, kim jestem. Tak? No chyba, że mam to w ciasteczkach albo zaloguję się na, jakbym miał hipotetycznie webmaila, tak? Natomiast są też takie adresy wewnętrzne w sieci Tor, idące bezpośrednio od razu na ten serwer, bez wychodzenia. Tylko to musi ten serwer uruchomić, tak? Facebook to uruchomił. Facebook uruchomił swój własny adres w sieci Tor, dzięki czemu komunikacja w ogóle nie wychodzi, może nie wychodzić do czystego internetu, co z punktu widzenia aktywistów właśnie w Iranie, Korei i różnych innych miejscach jest nieprawdopodobnie ważne. A dodatkowo Facebook jednym krótkim, szybkim ruchem jakby zniszczył 10 lat ciężkiej pracy mediów w szkalowaniu sieci Tor. Tak? Bo jak teraz się pojawia argument, o pedofile, terroryści, którzy chcą tam coś tam, nie, Facebook, jakby, proszę bardzo, tak? Temat zamknięty. Także to pytanie, jakie mamy zagrożenie? Te wszystkie narzędzia, które pokazuję, ja je pokazuję w kontekście różnych zagrożeń, tak? To znaczy na przykład KeePass to jest zagrożenie od tego, że ktoś nam wykradnie hasło, albo zapomnimy hasło, albo mamy słabe hasło, tak? Nie ma nic wspólnego z siecią, to może być hasło na przykład, nie wiem, do poczty głosowej, tak? VeraCrypt to jest zabezpieczenie przed tym, że ktoś nam ukradnie laptopa, tak? Też znowu nie ma nic wspólnego z siecią. TOX to jest zabezpieczenie naszych rozmów, ale niestety nie zabezpiecza naszych metadanych, tak? To znaczy, jeżeli ktoś może przypisać nasze IP do mnie, znaczy moje IP do mnie, a IP osoby, z którą rozmawiam do tej osoby, to już wie, że rozmawiamy, tak? Ale przynajmniej ta rozmowa jest naprawdę bardzo dobrze zaszyfrowana, tak? Więc to jest jeszcze inne. Jeżeli naszym zagrożeniem jest pracodawca, który stwierdzi, że rozmawiałeś z tą osobą, no to TOX nie zadziała. Ale już jeżeli używamy TOX-a z Torem, super. Tak? Jeżeli naszym zagrożeniem są bardziej metadane, to z kim rozmawiamy, niż dane w tych mailach, które wysyłamy, no bo jeżeli, okej, okay, są jakieś maile, które wysyłamy, super, ale one mogą nie być przypisane do mojej osoby. Mogę to robić bardzo dobrze w ten sposób, tak? Jeżeli potrzeba wziąć tylko metadane, Tor browser i Gmail, proszę bardzo, jak najbardziej. Tak? Jak najbardziej jest to do zrobienia. Tak? Ja oczywiście się troszeczkę skręcam w takich sytuacjach, bo wolałbym Tor browser i na przykład coś innego. No ale czasem nie ma lepszego rozwiązania. Także to jest kwestia właśnie tego, jakie jest konkretne zagrożenie. To nie jest proste, ale staram się jakoś to usystematyzować. Dobrze. To mamy. Zapiszę jeszcze Firefoxa. Privacy Badger. I HTTP server. Co o czymś miałem powiedzieć? A, już wiem, co miałem powiedzieć. Dobra. To są różne rzeczy, które się mogą nam przydać. A to są miejsca, gdzie możemy spróbować spytać o dodatkowe rzeczy. Po pierwsze, hackerspace.pl. Nie należy się bać dobrych hakerów. A złych hakerów nie znamy. A po drugie, i ważniejsze, powiązane. Kryptoparty. Kryptoparty to są spotkania z kryptografią dla osób, które z komputerami nie mają nic wspólnego, poza tym, że używają na przykład Gmaila. Tak? Robimy takie spotkania raz w miesiącu w warszawskim Hackerspace'ie. Takie spotkania pojawiają się w Krakowie, we Wrocławiu, w różnych innych miejscach. Odbywają się generalnie na całym
Są dziwne miejsca, bo to są hackerspacey. Uratowałem się. Odbywają się generalnie na całym świecie. To się zaczęło mniej więcej 3 lata temu, ktoś po prostu wpadł na pomysł. A gdybyśmy tak robili po prostu spotkanie dla zwykłych śmiertelników z kryptogramią. Dokładnie to, co robimy tutaj, to co sobie robiliśmy dzisiaj tutaj, tylko zwykle trochę bardziej skrótowo, ale też zwykle z większym miejscem na pytania i rozwiązanie konkretnego problemu. Tutaj na przykład nie mamy możliwości, żebyśmy sobie usiedli i skonfigurowali szyfrowanie poczty, żebyśmy sobie wymienili się adresami DOX i żebyśmy sobie zrobili różne inne rzeczy, albo żebym się pochylił nad konkretnym jakąś potrzebą, tak? Niestety tutaj nie ma takiej przestrzeni. Na kryptoparty jest, tak? Raz w miesiącu, to jest akurat pierwszy poniedziałek miesiąca. Zresztą można też się do nich czy nas odezwać kryptoparty@hackerspace.pl. Tak? Zachęcam gorąco. To oczywiście to nie jest helpdesk, tak? To nie jest na zasadzie, że przyjdziemy i dostaniemy odpowiedź na wszystkie pytania i zawsze nam pomogą, ale jest miejsce, do którego można przyjść i spytać. I zwykle znajdzie się ktoś, kto będzie coś wiedział i kto będzie mi coś pomóc. Także zachęcam do szukania pomocy, a teraz po tym przynajmniej jakby wiecie, o co możecie pytać. Tak? I mam nadzieję, że wygenerowałem wam troszeczkę gęsiej skórki, jak korzystacie z Facebooka. A jeszcze jedna informacja propos Facebooka na samym końcu. Nie wiem, czy wiecie, ale te komentarze, które wpiszecie, ale ich nie wyślecie, też są zapisywane. To tak. Jeszcze dodatkowo, na sam koniec. Dobra, dziękuję bardzo. To już chyba przekroczyłem swój czas.